Witam Was na pokładzie gry o miliard. Niech to będzie dla Was takie bardzo, bardzo wielowymiarowe, czyli z jednej strony szczęście, z drugiej strony super relacje, biznesy, realizowanie swojego życia na maksa. No kochani, jestem w tym pięknym, uprzywilejowanym miejscu, że mogę się podzielić swoją drogą. Ja przez swoje życie mógłbym wam tutaj takich zdjęć y, tysiące pokazać, gdzie zrealizowałem ogromne swoje marzenia, od pasji po podróże, po jakieś zabawki, po dom marzeń. Dzisiaj poznacie algorytm na to, jak robić różne swoje marzenia, bo wiem, że każdy z Was ich ma całą masę. I tu, kochani, chciałbym, żebyście dali znaka teraz w komentarzu, pobawmy się chwilę, niech to będzie taka dobra zabawa, jakie są takie Wasze największe marzenia na chwilę obecną. Czy to są podróże, czy to jest jakaś podróż dookoła świata, czy coś konkretnego bardziej, jak jakieś konkretne, nie wiem, auto, czy konkretne umiejętności, czy związek, czy to, czy tamto. Dajcie znaka w komentarzu, jakie są wasze marzenia. Przez chwilę ja wam powiem, jak ja sobie wyobrażałem swoje życie. Takim jednym z pierwszych motywów, no to to już mówiłem na wcześniejszym live'ie, było to, że ja chciałem być szczęśliwy. <laughs> Miałem 19 lat, zamiast jechać na tę imprezę, plaża, patrzenie w gwiazdy i mówię, kurde, jak mam chodzić po tej planecie Ziemia, to chcę być szczęśliwy. Od tego się zaczęło. Później odkrywałem. I później miałem taką kolejną zajawkę, to był ten Jay Alvarez, gdzie sobie myślałem, kurde, ale fajnie byłoby podróżować, jakoś łączyć te pasje, doświadczać tylu fajnych rzeczy i w jakiś magiczny sposób wieść życie marzeń, takie po prostu, żeby one było taką bajką. To był mega rewelacyjny etap w moim życiu. No i co, zrealizowałem praktycznie, nie praktycznie, tylko wszystkie marzenia. Podróż dookoła świata, spróbowałem większość pasji, tych, których nawet się bałem, jak skoki spadochronowe. Marzył mi się piękny dom, jest. Marzyły mi się wielkie projekty biznesowe, są. Są, będą coraz większe, bo już tak jak wiecie po pierwszym szkoleniu, jak już robić rzeczy miliardowe, też już wchodzę do tej gry. Dużo miałem takich fajnych marzeń. Chciałem mieć dom, w którym jest spokój, mam super żonkaniem. pozdrawiam sarę, córę. No Po prostu ja żyję w takiej bajce, że no jak się tym nie podzielić, jak to wszystko sobie tak ogarnąć, żeby właśnie to tak funkcjonowało. I przeczytam teraz te wasze marzenia, bo jestem ich bardzo ciekaw. Być szczęśliwa, to tak jak ja, stabilność finansowa, dom w Holandii, wolność wyboru i wolność finansowa. Pani z sianem to jest właśnie tak, że dużo ludzi lubi spłycać pieniądze, nie? że pieniądze to nie wszystko. Kurde, no jak się ma siano i dużo tego siana, to mamy wolność, mamy wolność wyboru, wolność możliwości. Możemy decydować, z kim robić biznesy, jakie robić, kiedy je robić, kiedy wstajemy, co robimy. Stać nas na super jedzenie, stać nas na trenera personalnego. No, możemy robić, co chcemy. Nic nas wtedy nie ogranicza poza naszą wyobraźnią. Także zdanie egzaminu mentor pro u ciebie pisze Magdalena. Do zrobienia, nie jest to proste, ale do zrobienia. Świetna relacja. Każdy chce z nas, żeby z drugą połówką było fajnie. No ale żeby z drugą połówką było fajnie, to my musimy być ogarnięci. Także niestety trzeba pracować nad sobą, żeby nasze relacje były piękne. Eee, proszę, RS4 komuś się tutaj marzy. 25 tysięcy miesięcznie komuś się marzy. Oj, małe marzonko, ale, ale od skromnych też trzeba zaczynać. <noise> 7 hektarów ziemi, dużo podróży, pisze Ania. Złoty medal igrzysk olimpijskich. Oj, będzie dzisiaj o sporcie. Eee, wygrać wyścigi motocyklowe, stworzyć życie swoich marzeń, pisze Emilka. Podróże, Tajlandia. Chcemy za rok zależyć. Ży <noise> Kolejna osoba, Jarosław, egzamin z mentora Pro, a dalej będzie z górki. Zainwestować tak, by przyniosło to dochód na resztę marzeń. Kochani, każdy z nas ma piękne marzenia. I dzisiaj się z Wami podzielę moim sekretem, jak ja to robię, że w tylu obszarach życia, jako chyba jedna z nielicznych osób w Polsce, tyle rzeczy równolegle robię. I wygląda to tak dobrze. Także dzisiaj podzielę się z Wami pięknym, wspaniałym algorytmem na to, jak to zrobić, jak te Wasze marzenia przekuć w rzeczywistość. Także jak stworzyć z życia życie marzeń, i kochani, bawimy się teraz w arcydzieło. I tutaj bym chciał, żebyście napisali teraz, czy chcecie naprawdę. Ale tak na serio, stworzyć z swojego życia arcydzieło. Czy potraficie wejść w taki mindset, że zrobię wszystko, co będzie trzeba, żeby moje życie wyglądało tak, jak mi się marzy? Jeżeli rozbudzi się w was te pragnienie, ta wola silna, która nie będzie już jakby zasiana strachem czy niepewnością, tylko mówicie: wchodzę, robię, działam, zrobię wszystko, żeby osiągnąć ze swoje życie, marzeń, to zobaczycie, że dzisiaj dostaniecie taki know-how, że głowa mała. A te algorytmy będą tak uniwersalne, że to jest chyba w tej wiedzy, którą się podzielę, najpiękniejsze, że ona jest właśnie uniwersalna. Nie sprowadza się to do jednej rzeczy, tylko większość z tych rzeczy jest turbo wielowymiarowa. Także tak, 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 już widzę komentarze. Oczywiście zrobię wszystko. Halo, halo, arcydzieło Barbara. Mam takie życie, wchodzę i działam. Kochani, odpalamy wrotki i teraz wam wytłumaczę, jak to zrobić, jak tego dokonać, dlaczego ludzie tego nie dokonują i będę mówił na swoim doświadczeniu, czyli co ja uważam za najpotężniejszą wiedzę i jakim cudem w tylu różnych obszarach, od deweloperki. Na deweloperce miliony zarobiłem, na wypisaniu książek, no grubo ponad milion, no nie miliony, ale grubo ponad milion, może do dwóch się zbliżam. Marka osobista, no widzicie jak idzie. WP Inwest Group, branża OZE, yy, grubo. Darmowe kredyty, projekt ma szansę być miliardowym. No i tak mógłbym mnożyć i mnożyć. Jak to jest, że to wszystko tak wychodzi? I teraz Wam kochani to wytłumaczę. Pierwszy motyw jest taki, że nieważne na co będziemy patrzeć, na jaki biznes, na jakie marzenie, wydaje się to mega skomplikowane i mega dużo informacji jest. I teraz pierwszym sekretem, i pozwólcie, że wyłączę komentarze, żebyście się nie rozpraszali. Pierwszym sekretem jest to, że z tego całego gąszczu wiedzy, gdzie dzisiaj w internecie, w książkach, no po prostu jest obłęd, ile jest tej wiedzy, jest aż problem, że jest jej za dużo najlepsze jest to, że działa jakby zasada Pareto, jakby w wiedzy, którą zdobywamy i tylko mały skrawek wiedzy sprawia, że praktykowanie jakby pięciu rzeczy jest potężniejsze niż tysiąc rzeczy i to jest jeden z pierwszych sekretów, żeby trzeba wiedzieć na czym się skupiać i co jest najważniejsze, bo większość ludzi jest strasznie rozproszona i tej wiedzy jest tak dużo, że aż jest natłok, że człowiekowi się może wydawać, że kurde, to jest trudne, żeby być wybitnym, to jest trudne, żeby być dobrym sportowcem, to jest trudne, 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 żeby cokolwiek tak naprawdę w życiu osiągnąć na bardzo wysokim poziomie. Sam jak się uczyłem rozwoju duchowego i zaczynałem ten prosty koncept, jak być szczęśliwym, to dla mnie to był po prostu Matrix. Jak oglądałem materiały Adyashanti, Sadguru, Ekaratole, i tych wszystkich mędrców, dla mnie to była abstrakcja, żeby czym jest to oświecenie, czym jest to przebudzenie. Dla mnie to było trudne. Tak samo jak się uczyłem biznesu, no mówię sobie, ja pierniczę, ile tej wiedzy jest, ile tych rzeczy trzeba robić. Ale okazuje się, że robiąc tylko część rzeczy, i to trzeba umieć wyselekcjonować, jesteśmy w stanie być wybitni, bo jest za dużo informacji, i sztuką jest wydobyć esencję. I teraz powiem Wam, gdzie się zrodziła u mnie jakby ta najpotężniejsza umiejętność selekcjonowania, jakby wiedzy i jej upraszczania. Tu rekwizyt Wam mogę w ogóle pokazać. Zrodziło się to na... w tenisie ziemnym. Mogłem do, do, do prezentacji dać doktora świętej pamięci Wielkoszyńskiego, bo dzięki niemu się tego nauczyłem. Kochani, grając w tenisa, miałem ten ogromny zaszczyt, że współpracowałem z jednym z najwybitniejszych trenerów przygotowania motorycznego Świętej Pamięci, doktorem Jerzym Wielkoszyńskim. I tak jak Wam mówiłem, on nauczył mnie trzech rzeczy. Wiedzę o tym, że mogę się nauczyć wszystkiego, zadawania właściwych pytań i wytrwałości w poszukiwaniu odpowiedzi. I o Jezu, ta wytrwałość, jaka ważna, bo choć możemy zadawać właściwe pytania, to znalezienie... Dobrych odpowiedzi jest mega trudne. I pokażę Wam to na zasadzie sportu. Także przejdziemy od sportu do różnych dziedzin życia, bo moja geneza zrodziła się właśnie tenisowo. Teraz coś, czego o mnie nie wiecie. Kochani, ja, jak byłem tenisistą, od mniej więcej 15 do 18, 19 roku życia, byłem, miałem obsesję. Ale to jest taką czystą obsesję na punkcie analizy tego jak grają najlepsi tenisiści. Wyobraźcie sobie, że to co widzicie u góry to są kinogramy tak zwane, które ja przygotowałem, czyli poklatkowe zdjęcia różnych faz robienia zamachu tam forehandu. I teraz ja na każdym moim treningu miałem kamerę. Na każdym treningu analizowałem. Po każdym treningu wracałem do domu i godzinami analizowałem z czego, co wynika, i porównywałem się do najlepszych zawodników na świecie. Ta analiza była tak skrupulatna, że uderzenia, do których się porównywałem, zawsze były z tego samego miejsca. Czyli, jak znalazłem jakiś materiał w sieci, to on musiał być idealnie pod tym samym kątem nagranym, pod którym ja się nagrywałem, i tak dalej. Mogłem tutaj wiele takich technikali wam omówić jak w ogóle prawidłowo porównywać się do kogokolwiek. Porównywałem się w zwolnionym tempie, w normalnym tempie, tak jak widzicie na kinogramach. Ta analiza była codziennie, po kilka godzin dziennie latami. Ja w sposób obsesyjny starałem się grać możliwie jak najlepiej. I przez te wszystkie lata, gdzie jak wiecie tylko dwudziestokrotnym tam ponad medalistą mistrzostw Polski jestem. Nie udało mi się zrealizować jakby tego celu o tym, żeby być jednym z najlepszych tenisistów. Dlaczego? Bo za dużo rzeczy analizowałem, za dużo rzeczy robiłem złych i nie koncentrowałem się na tym, co powinienem. I tu chciałbym jakby też obnażyć jak to robią źli trenerzy, a jak to robią dobrzy trenerzy. Czyli od sportu przejdziemy, później Wam to przełożę na biznes, na szczęście, na, na wszystko. Dam Wam taki przykład, że na przykład to może być, jak być szczęśliwym, jak zarabiać pieniądze, jak szybko zbudować markę osobistą, a ja Wam teraz opowiem o tym, jak zagrać prawidłowo forehand. I tak jak widzicie, na przykład pierwsze zdjęcie po lewej, Trzeba stanąć, zrobić split step w odpowiednim momencie, trzymać rakietę za serce, odpowiednim uchwytem. Zamach, jak odprowadzamy, trzeba zrobić skręt tłowia. Ja mógłbym Wam dosłownie na tysiąc elementów rozbić, jak zrobić zamach, żeby dobrze uderzyć forehand. I teraz każdy słaby trener, i to jest mega teraz tip, każdy słaby trener tenisa, każdy słaby trener przemówień publicznych, każdy słaby ekspert marki osobistej, każdy słaby, nie wiem, mentor biznesowy, będzie rozbijał wszystko na tysiąc elementów. Im bardziej, im więcej tych elementów, tym gorzej to wychodzi. Czyli słaby trener bierze takiego zawodnika. Trzyma za rękę i mówi, musisz zrobić tu zamach. On, ta ręka ma być na tej wysokości, jak kończysz zamach, to ma być tam, jak kończysz uderzenie, to ma być tutaj. I tam milion elementów wam będą układać, co masz zrobić i w sumie jak masz zrobić. I teraz wam powiem sekret. Jak już ktoś jest na w miarę dobrym poziomie grania w tenisa, to co wystarczy powiedzieć bardzo często, i słuchajcie, bo to jest hit. Czyli mamy dwóch trenerów, sobie wyobraźmy. Jeden trener wchodzi w szczegóły, milion rzeczy ci mówi, co, jak i tak dalej, jak, żeby w ogóle tą piłkę uderzyć. I się wydaje, że kurde, ale się zna, nie? Mówi to, tu, tu trzymać, tu tak, tak, tak. Milion elementów układanki. I teraz słuchajcie na to, aż, aż się powiększę. Nie, i sobie myślicie, Boże, ale znawca. Ale ten gościu się zna, wszystko wie, tu opowiada jak tego, w którym miejscu, mówi, ci rękę, rękę ci bierze i ci pokazuje, o tu przed sobą masz uderzać. A teraz słuchajcie na to. Genialny trener, mistrz, powie jedno zdanie, które spowoduje, że ty te wszystkie rzeczy zrobisz automatycznie. Jak, jak ten osioł w szeregu. I teraz, czym takie coś może być? Zamiast komuś tłumaczyć na 300 sposobów, jak on ma uderzyć forehand, można powiedzieć: Ty, stary, weź tak w tą piłkę Pier, żeby sok z niej poleciał. I teraz, co się zaczyna dziać? Jak zaczynasz próbować uderzyć jak najmocniej ten forehand, żeby ta piłka leciała tysiąc na godzinę, nagle w naturalny sposób znajdujesz punkt uderzenia, w którym ta piłka leci jak błyskawica. I teraz, znalazłeś ten punkt, graj w tym punkcie. Jedno takie zdanie potrafi sprawić, że to wszystko, co robisz, podporządkuje się do tego, żeby w tą piłę, po prostu, żeby z niej sok leciał. I nie rozbijasz elementu na 300 elementów i tłumaczysz komuś 300 elementami, co ma robić, tylko podajesz jedno zdanie, czego skutkiem ubocznym zaczyna on to wszystko robić. Albo ogień na naciągu. jak chcesz nadać dużo rotacji, żeby piłka kręciła się milion na godzinę to nie mówisz komuś, że ma robić jakąś wycieraczkę, czy ma tu i tu uderzać w tą piłkę, tylko mówisz, weź w tą piłkę tak pier, żeby się aż zapaliła. Że jak będziesz nadawał rotację, to się ma ta piłka palić. I nagle nadgarstek, wszystko samo zaczyna działać. Bardzo często to jest przetip. I teraz genialny trener daje Ci jedną taką informację, a ty skutkiem ubocznym, jakby przy okazji, robisz to wszystko, co on by chciał, żebyś ty robił. I dzisiaj, kochani, pomówimy sobie właśnie o takich elementach, gdzie w jaki sposób robić to, co jest najważniejsze, skupiać się na tym, co jest najważniejsze, bo dzięki temu będziecie w stanie przenosić to do różnych branż, do różnych elementów swojego życia. Także potężna wiedza, tak delikatnie to ujmując. I to, co ja żeby dojść do takich prostych typów, żeby dojść do takich prostych wniosków. Musiały upłynąć lata i musiałem popełnić tysiące, dziesiątki tysięcy źle wszystko na odwrót bez sensu, żeby dojść do czegoś takiego prostego i tu mogłem właśnie to przyrównać do tego r 7 kwadrat. Ile razy wujek Einstein musiał się pomylić, nawet nie chcę wiedzieć, czy tam Edison jak robił żarówkę, masę błędów musiało być, żeby powstał prosty wzór. I sztuka, esencja we wszystkim, co robimy, polega na tym, żeby znaleźć tą esencję. I jak będziemy w stanie tak funkcjonować i nasz mindset będzie taki, jak to uprościć, co zbioru, ze zbioru tej wiedzy jest najważniejsze i gdzie jest najmniej pracy, a najwięcej ecipeci, czy efektu takiego końcowego, jak będziecie mieć taką mantrę, nieważne co będziecie robić, Będziecie osiągać nieprawdopodobne rzeczy. I tutaj kartkę widzicie, zaraz ją też powiększymy. Zobaczycie, w jaki sposób ja sobie już ponad 10 lat temu, ta kartka ma 10 lat, jak rozwój duchowy układałem 10 lat temu. Ale zanim to przejdziemy sobie jeszcze do sportu. I teraz pierwsza esencja, i tu dam Wam tip, który działa na sportowców w sposób nieprawdopodobny, bo wielu sportowców, jak przyszło do mnie na trening mentalny, Wracając do domu na drugi dzień bili swoje rekordy życiowe. I teraz o co chodzi? Dużo trenerów ma tam inaczej. Nie wiem, zróbmy to z trenerami mentalnymi. Jak zawodnicy idą do trenera mentalnego, bo mają ważne zawody, to co oni mogą zrobić? Nie, nie wiem, będą tam wizualizować, nie wiem, medytować, nie wiem, jakieś takie podstawowe rzeczy afirmować może. Coś tam prostego będą robić. A co ja bym zrobił, żeby sportowiec zaraz był w szczytowej, życiowej formie? I teraz sobie to rozbijemy na kilka elementów. Przejdźmy już od tego szybciej. I teraz pierwszy myk jest taki, że dużo sportowców trenuje po to, żeby być szybszym. Nie? Bo w wielu sportach to jest bardzo ważne. Od tenisa po boks i tak dalej. W każdej dziedzinie sportu szybkość jest niemalże kluczowa. I teraz My robimy różne ćwiczenia na szybkość, nie? Czyli jesteście na siłowni i tu macie jakieś ćwiczenia na moc, tu macie takie bardziej szybkościowe, tu macie wytrzymałość szybkościową. I teraz co ciekawe, większość zawodników, sportowców, wykonując jedno i to samo ćwiczenie, jedni naturalnie z takiego podejścia, ktoś ci powie, zrób to szybko, a on to robi tak szybko, jak mu się wydaje, że jest szybko. I tutaj wam pokażę. O co mi chodzi? Każdy ma naturalnie wgrane taką szybkość. I wyobraźmy sobie, że ten tutaj wzór, gdzie mamy legendę, szybko, dobrze, średnio i tam juniorzy, dzieci. Każdy z nas ma taki ulubiony poziom szybkości, jak trenuje szybkość. I teraz jak będziesz mówił zawodnikowi szybciej, szybciej, szybciej to wykonaj, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, to on dopiero jak się będzie zbliżał do takiego obsesyjnego punktu, żeby robić coś naprawdę bardzo szybko, czyli podniesiesz mu ten jego taki ulubiony poziom szybkości i będziesz go cisnął szybciej, szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, to my dopiero zaczynamy rozwijać szybkość, gdy popychamy nasze ciało do granic możliwości, jakby przekraczamy te nasze zdolności i dopiero wtedy rozwijamy szybkość. I nie ma znaczenia, jakie ty ćwiczenia będziesz robił, jeżeli będziesz je robił trochę za wolno, to nigdy nie rozwiniesz szybkości. I choć brzmi to banalnie, to nikt nie dźwiga tej szybkości i nie koncentruje się na tym, żeby dane było ćwiczenie szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, spróbuj jeszcze szybciej. I bodźcój te swoje ciało, żeby ta szybkość była coraz szybsza, 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 szybsza. Nie podchodząc tak do szybkości, nigdy nie będziesz stawał się szybszy. Taki mały hicik. Idźmy dalej. Kolejnym motywem którego nie robią zawodnicy, jest na przykład luźniej. To jest w ogóle sekret talentu. Słuchajcie to, jak przychodzili do mnie sportowcy, w szczególności ze sportów wytrzymałościowych, takich jak bieganie, jak... No generalnie bieganie jest fajne, nie na kilometr, na dwa, na trzy, na pięć, na dziesięć. Jak ja im powiedziałem, myk, żeby rozluźniali swoje ciało do granic możliwości, jak biegną, czyli żeby zużywali jak najmniej energii, i to jest tak, znowu mamy ten. Ten wzór. Trenerzy będą wiedzieli o co chodzi, nie? że jak ktoś biegnie, komuś zależy, to się za bardzo spina. Jak się zawodnik zaczyna za bardzo spinać, to traci szybkość, traci timing i tak dalej. Cała lawina konsekwencji jest, jak ktoś nie jest luźny. I teraz każdy z nas ma wgrany taki luz ulubiony, nazwijmy to. I teraz, jak będziemy takiemu zawodnikowi mówić jeszcze luźniej, luźniej, jeszcze luźniej, i tak w kółko Macieju, aż do pożegania to w pewnym momencie on wejdzie w taki luz, że nie będzie w ogóle zużywał energii w porównaniu do tego, jak wcześniej bieg spięty na przykład. Dzięki podciągnięciu tego luzu, zawodnicy niejednokrotnie wracali ode mnie z treningu mentalnego i na drugi dzień bili rekordy życiowe. Bez względu na to, czy nie mieli motywacji, nie mieli motywacji, jaki, jaki problem by ich nie był. Jak potrafili być luźniejsi, można wtedy dużo mniej energii zużywać, i dzięki czemu Bić swoje rekordy życiowe w sportach wytrzymałościowych z sekundy na sekundę. Możecie sobie sami zrobić taki test, żeby się położyć, zrobić sobie brzuszki. Jak będziecie się cali, dopinać tak mocno i jechać z takim, do, z takim bardzo mocnym dopięciem, a następne ćwiczenie sobie powtórzcie zaraz po dwie minuty przerwy, tak do odciny, takie brzuszki, takie spinające. A potem sobie zrobicie przerwę i teraz powiedzcie, dobra, teraz zrobię ten sam ruch, ale na maksa luźno i na maksa ekonomicznie. Okaże się, że jak w jednym wariancie takim spiętym zrobiłeś, powiedzmy, 50-100 brzuszków, tak jak będziesz rozluźniony, będziesz mógł ich zrobić 500-700. Nie żartuję, jest aż taka różnica. I teraz, jak ktoś biega choć troszeczkę spięty, jego wytrzymałość skraca się niesamowicie, czy jest dużo, dużo mniejsza. I będąc luźnym i wpajając ten luz, jesteśmy w stanie dużo szybciej robić taki progres, że głowa mała. I teraz sprzedałem wam taki patent sportowy, zaraz będziemy z tym szli jakby dalej. Teraz mamy element lepiej. Jak będziemy mieli obsesję na tym, żeby coś robić lepiej, niech to, niech to na razie będzie lepiej. Czyli, jak lepiej mogę robić markę osobistą, jak lepiej mogę być lepszym mężem, jak mogę być lepszym ojcem, jak, 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 jak. Nieważne, co to będzie, ale jak będziecie mieć obsesję na tym punkcie i znajdziecie te słowo klucze odpowiednie to będziecie nieporównywalnie lepsi od całej reszty i teraz brakuje tutaj uprość powinno być tu jeszcze prościej czyli szybciej luźniej lepiej ale przede wszystkim prościej i teraz kochani ta prostota czyli jak prościej mogę osiągnąć to co inni osiągają jak mogę prościej co jest najważniejsze żeby robić zasięgi w internecie, co zrobić, żeby mało pracować, a dużo zarabiać? zarabiać. Jak zaczniecie takie pytania zadawać, oj, to zobaczycie, co się zacznie dziać. I dzisiaj właśnie wejdziemy do tej mojej krainy i pokażę wam właśnie, w jaki sposób, w jakich rzeczach znalazłem te prościej, dzięki czemu możemy to przenosić do bycia szczęśliwym, do związków, do relacji, do wszystkiego. Na jednym z takich myków, że wyobraźcie sobie, że ta kartka ma 10 lat, ja de facto bazuję na niej do dzisiaj. I w rozwoju duchowym zrozumiałem, że, żeby kontrolować emocje, żeby być świadomym, najważniejsze są, można powiedzieć, dwa elementy. Wszystko się sprowadza w tym, żeby być szczęśliwym. Później wielowymiarowość tego jest ogromna, no, ale skupmy się na tym, żeby być szczęśliwym. To jest to, żeby. Wiedzieć, rozumieć, dlaczego jestem, jaki jestem, nie? doświadczenia tworzą nawyki, osobowość, dlatego jesteś taki, jaki jesteś, to trzeba zrozumieć, bo inaczej patrzymy na drugiego człowieka, rozumiemy swoje wkręty, dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy mega ważne. Drugim elementem jest, że myśli się same myślą i zacząć te myśli kontrolować, nie przejmować się negatywnymi i tworzyć, czy wkładać do głowy myśli najwybitniejszych i przestać przede wszystkim w nie wierzyć. Czyli mamy myśli, to jest drugi element. Trzeci to są emocje. Jak mamy emocje, to nie reagujemy, akcja reakcja, tak jak nasze ego kochane. Tylko zaczynamy być świadomi, jak się coś ma wydarzyć lub się dzieje, zastanawiamy się chwilę i to reprezentuje ta żarówka, którą tam widzicie, i dopiero reagujemy. Prosty wzór, bardzo prosty, takie R równa się kwadrat. Coś się dzieje? Zastanów się, z jakiego poziomu świadomości zareagować i dopiero zareaguj. Proste jak cep. I teraz, żeby dojść do czegoś takiego i to tak uprościć, kochani, mi to zajęło około siedmiu lat, żeby to tak uprościć, cały rozwój duchowy, można byłoby powiedzieć, do dwóch najważniejszych rzeczy. Kontroluj emocje i myśli. Jak te dwie rzeczy ogarniesz, to możesz budować nawyki, wtedy się staniesz dowolnie wybraną osobowością, no i w związku z tym, że jesteś zupełnie nowym człowiekiem, to Twoja przyszłość będzie świetlana i magiczna. I teraz sobie pomówimy o tym, że takie algorytmy są właśnie w tych różnych elementach, i tymi się teraz z wami podzielę. Czyli, żeby być dobrym mentorem, nie trzeba mieć niewiadomo, ile wiedzy. Tylko, żeby być samemu ze sobą doskonałym, trzeba do perfekcji robić kilka elementów. Tak jak to wam wcześniej pokazywałem, że tej wiedzy jest tak dużo, że to jest po prostu masakra. Jak się okazuje, żeby markę osobistą zrobić, nie trzeba miliona rzeczy i kombinacji alpejskich, tylko wystarczy kilka rzeczy robić do perfekcji. Te najważniejsze elementy. Żeby być dobrym przedsiębiorcą, żeby Twoje biznesy. Nie upadały, żeby nie ryzykować. Też są algorytmy na to, co robić, czego nie robić, żeby Twoje biznesy przynosiły bardzo, ale to bardzo dużo dochodu. Żeby napisać książkę, jak chcecie być pisarzami, mieć własne wydawnictwo. Tak samo są na to wzory, żeby napisać książkę w tydzień, a nie w miesiąc, żeby nie sprzedać 20 sztuk, tylko żeby sprzedawać ich tysiące. Nieruchomości, no, bez pieniędzy da się, no da się. Nie jestem jedynym przykładem, że nie miałem kasy. Ja akurat na kredytach wszedłem w deweloperkę, ale tak samo można robić biznesy, czy deweloperki wchodzić, nie mając pieniędzy, bo można kapitał pozyskać od inwestora. Ale trzeba widzieć, jak. I podzielę się z wami, jakby teraz takimi rodzynkami, takimi właśnie algorytmami związanymi z tym, jak robić, jak osiągać w tych aspektach, na których ja się znam, bo jak wiecie, dużo rzeczy już robiłem i wszędzie w sposób obsesyjny szukałem tych algorytmów i robiłem wszystko, żeby tak uprościć różne tematy, żeby, no, to, to już jest mój nawyk, że ja po prostu analizuję, rozkminiam, wyciągam to, co jest najważniejsze i koncentruję się na tych najważniejszych elementach. I dlatego ja już dzisiaj rozumiem i wiem, jak Zarabiać miliardy, bo we wszystkim, co robię, staram się to tak uprościć, jak to tylko jest możliwe. To jest jedno przykazanie. A drugie przykazanie to jest robić te rzeczy do perfekcji i robić tego najwięcej. Jest taka jakby zasada pareto wiedzy. To jest jedna. Parata, zasada pareta mówi, że tam 20 czy 10% tego, co robimy, daje 90% efektu. A dużo ludzi robi Dużo rzeczy i dlatego to nie działa, bo trzeba się skupić na kilku elementach, bo one dają największe owoce, czy to w rozwoju duchowym, czy w biznesie, czy w sporcie, czy w czymkolwiek. Te kilka procent jest najważniejsze i na tym się trzeba koncentrować, a nie na 300 różnych elementach. Także wyobraźcie sobie, że 7-8 lat obsesyjnie uczyłem się duchowości. W sposób też krócej, ale też taki obsesyjny, budowałem swoją markę osobistą, i to były tak naprawdę ostatnie kilka lat, gdzie tak wystrzeliłem. Powiedziałem: Kurde, ja muszę mieć zasięgi, muszę to ogarnąć i muszę znaleźć na to wszystko algorytmy, co robić, co jest ważne i tak dalej. Zacząłem się skupiać na tym, żeby to działało, dlatego moje zasięgi tak wyskoczyły. I ze wszystkim, do czego podchodzę, tej wiedzy jest naprawdę ogrom. I popełnia się tych błędów całą masę. I największą sztuką jest znaleźć po prostu tą najprostszą, najkrótszą drogę do celu. I teraz, kochani, przejdziemy sobie, bo najłatwiej będzie mi musiałbym te szkolenie przygotowywać nie wiem, ile godzin, żeby, żeby to ogarnąć. Najłatwiej będzie mi to pokazać na podstawie e szkolenia, jakie dla Was przygotowałem. Także przejdziemy sobie od samego początku. I będę wam teraz z całego szkolenia wyciągał takie rodzynki, takie mm, po prostu taką wiedzę wspaniałą. I zaczynamy. Zaczynamy. Wrzucamy to na tapetę. Może teraz. Dobra, zróbmy krótką przerwę na komentarze. Kto z Was chce całą taką typolandię, czyli te takie E równa się MC kwadrat Einsteina i te takie algorytmy na to, jak rozwalać system w różnych obszarach. Czy jesteście trochę podjarani, żeby w krótkim czasie wyciągnąć wiedzę, na którą w moim przypadku ja musiałem pracować latami? Czy to nie jest seksy, żeby nauczyć się czegoś takiego jednego r na kwadrat i wyciągać to z różnych obszarów wiedzy i mieć takich r na kwadrat 50, 100? Dlatego ludzie osiągają wybitne rzeczy, bo mają te krótkie wzory, te takie przepisy na sukces, i właśnie dlatego osiągają sukces, bo koncentrują się na tych, na tych esencjach i na tym, co jest najważniejsze. Wiedzy jest cała masa, ale żeby wiedzieć, na czym się koncentrować w dzisiejszych czasach, to jest największa, najpotężniejsza umiejętność. Także ja chcę, ale wiedza Dawid, dziękuję. Ja jeszcze nie zacząłem, to był taki wstęp. <laughs> teraz będę Wam wyciągał takie kochane rodzynki. Oczywiście, jasne, jest ser, lecimy. Ja, ja, ja. Kochani, no to zapnijcie teraz pasy, bo przejdziemy sobie przez wszystkie moje szkolenia i będę Wam wyciągał takie naprawdę piękne rzeczy, których jest tam cała masa. Także zapinamy pasy. Zaraz zamknę live, live komentowanie i odpalamy papcie. Także kochani, proszę, wchodzimy do rzeki. Także przypominam tylko, że możecie dołączyć do mentora pro, ale zanim Was będę do tego zachęcał, to lecimy z esencją wiedzy, która się tam znajduje. Dobra, także wchodzimy do środka. To są te obszary, w których no, mogę powiedzieć, że jestem mocny, mentor, inwestor, i tak dalej. Pamiętajcie, że moja wiedza jest oparta na tym, ile ja zarabiam, jakie są moje osiągnięcia. Także, jeżeli wam się to nazwijmy, to podoba i takie wyniki was satysfakcjonują, to wtedy warto jakby słuchać, warto się uczyć. Po owocach poznacie, jak to się mówi. Dobra, i teraz przejdziemy sobie najpierw przez rozwój duchowy. Co jest najważniejsze w rozwoju duchowym, bo to ta wiedza jest kluczowa do tego, żeby mieć osobowość człowieka sukcesu. Także, jeżeli chcesz osiągać wybitne rzeczy, no musisz mieć osobowość człowieka sukcesu. Inaczej nie będziesz osiągał. Kropka. Możesz mieć całą wiedzę świata, możesz mieć nawet te wszystkie algorytmy, ale to ci i tak nic nie da, jak nie masz osobowości, która będzie te rzeczy robić. I teraz, co jest najważniejsze w tych wszystkich elementach? Czym jest ego na przykład? Czyli zacznijmy sobie od tego. Musimy wiedzieć, jak powstaje osobowość. Dlaczego masz takie nawyki, a nie inne? Jeżeli zaczynasz rozumieć, dlaczego się stałem i ta jestem taki, jaki jestem, bo mama, bo tata, bo doświadczenia to takie, aha, to dlatego jestem, jaki jestem. Potem mamy z tymi myślami samomyślącymi się, aha. To myśli się same myślą, a ja w nie wszystkie wierzyłem, jakby były prawdą, a to są po prostu myśli, które zostały mi zaprogramowane. Tu się wtedy rodzi dobre pytanie, to jak myślą najwybitniejsi? Aha, teraz to, co to znaczy być świadomym? Być świadomym to znaczy zaobserwować te ego i widzieć swoje automatyzmy. To znaczy zaobserwować te myśli i być tego świadomym, że te myśli się same myślą, być świadomym obserwatorem. Czym jest jaźń? Jaźń to jest ta taka platforma, na której de facto jest ta świadomość i jest ta, te ego, ale na samym końcu tego tak naprawdę nie ma. Już nie będziemy wchodzić tak głęboko. Jak zaczynamy rozumieć, że wszystko jest iluzją, kolejne wielkie, aha, i tu się rodzi ludziom, no ale jak wszystko jest iluzją? O co chodzi? Co są co, co za bzdury, gada? Bo jak zaczynamy rozumieć mapę poziomów świadomości, i zaczynamy wiedzieć, że wszystko możemy interpretować z różnych poziomów i świat zmienia się w chwili, gdy my się zmieniamy, czyli jak jesteś na wstydzie i patrzysz na świat, no to widzisz wstyd, widzisz upokorzenie, hańbę, chcesz być niewidzialny. I to się teraz dzieje na YouTubie, nie? Jeden drugiego obwinia, wlewają na siebie wiadra wstydu, a że ludzie są na żalu na winie i na wstydzie, to się to bardzo dobrze klika. I aha, to internet też tak działa, że oni po prostu lubią konkretne wibracje. Dlatego jedni ludzie mają ogromne zasięgi, a inni inne małe, bo te treści, które ja tutaj Wam mówię, to my się bawimy w oświecenie, rozsądek, radość, przede wszystkim w rozsądek. To trzeba zrozumieć. Ludzie nie, lubię, nie lubią rozumieć, oni wolą obwiniać i się wstydzić. Aha, to tak to działa, to są takie mechanizmy. I teraz, żeby siebie kontrolować, żeby przejąć kontrolę nad umysłem, żeby być bardziej świadomym, trzeba umieć te emocje w ogóle nazywać. Po to, to, po to są, jest mapa poziomu świadomości, która w piękny sposób to ułatwia. I teraz dzięki prostym przykładom, jak w różnych sytuacjach można interpretować jednego i tego samego żebraka, o którym ostatnio mówiliśmy, jest wtedy, aha, to żebrak po prostu jest i teraz w zależności, na jakim poziomie świadomości jestem, aha, to zmienia się w żebrak. I to nie jest tak, że żebrak się zmienia, tylko ja się zmieniam. Bo na poziomie pokoju i oświecenia żebrak po prostu jest. A jak zaczynamy zmieniać wibracje w naszym ciele, to nagle się wszystko zaczyna zmieniać. O kurde, to w zależności kim jestem, od tego zależy, jak widzę świat. Niesamowicie ważna wiedza. Później się okazało, że w zależności ile mamy energii życiowej, tak wzrasta nasz poziom świadomości. Dużo łatwiej być na akceptacji, miłości, na, na pokoju, jak mamy zatankowany akumulator. Aha, to tak ważne jest dbanie o siebie, bo wtedy jesteśmy bardziej szczęśliwi. A jak jesteśmy bardziej szczęśliwi, mamy większy luz, łatwiej nam kontrolować emocje. Aha, to wtedy będziemy poznawać fajnych ludzi. To tak to działa. Mając wiele patentów na kontrolowanie emocji, wtedy jesteśmy w stanie zarządzać naszą energią. To jest kluczowy element do tego, żeby być dowolnie wybraną osobowością. To jest jedyny sposób na to, żeby się faktycznie zmienić kontrolować nasze chcenie i brak chcenia kontrolować naszą pewność. Tak, jak to robią sportowcy. Potrafić manipulować naszą energią, zmieniać energetykę w naszym ciele. To się robi samo kontrolą emocji, a nie jakimś tam jej. Dużo osób myśli, że to jest od razu jakieś tłamszenie emocji. Nie. Mówimy o kontrolowaniu i świadomym zmienianiu stanów. Co mamy tutaj jeszcze takiego fajnego? To są pułapki w tym całym rozwoju duchowym, tak. No i pierwszym to już gdzieś tam wam mówiłem, że ludzie po prostu zapominają. Uczą się i zapominają, dlatego nie osiągają. Kolejnym motywem jest to, że jak jesteśmy w drodze rozwoju duchowego, to się samo obwiniamy, że nie jesteśmy doskonali. Przecież to takie proste. I wchodzi taki myk samoobwiniania. Czemu się tak zachowałem i tak dalej? Nie powinienem, przecież jestem świadomy, ta, ta, ta. I ludzie zaczynają się obwiniać utożsamiamy się dalej z myślami, utożsamiamy się dalej z emocjami. To też jest taka na drodze ku przebudzeniu, oświeceniu mega pułapka, że dalej się przywiązujemy do jakiejś myśli. Dalej mamy takie wkręty, które wydaje się nam, że są prawdziwe. Potem kontrola emocja kontra myśli. No właśnie, to jest myk bardzo częsty na rozwoju, w rozwoju duchowym, gdzie czuje się, Powiedzmy, smutny, jak się mam myślami okłamywać, że jest dobrze. Taka wewnętrzna batalia się bardzo często dzieje, że co on mi będzie mówił, że życie jest piękne, jak czuję emocje destrukcyjne. No i tu jest właśnie to, że wtedy znaczy, że już mamy pomału przepracowane myśli, ale ciało jeszcze nie potrafimy zmieniać naszych emocji. I dużo ludzi czasami nawet mówi, że nie, to wszystko nie działa, że to jest bujda. Bo nie potrafią przejąć kontroli nad emocjami. Myśli by chciały, żeby było pięknie, ale emocje jeszcze nie są kontrolowane i mają taką wewnętrzną rozterkę. Lećmy dalej. Co jeszcze tutaj mamy za takie piękne, piękne kwiatki? Osobista doskonałość. No i kochani, tutaj przejdziemy przez taką Biblię, e, Biblię osiągania, żelazne postanowienie. W życiu nie osiągnąłbym nic wybitnego, gdyby nie takie bardzo poważne postanowienie, że ja na serio chciałem być szczęśliwy. To nie jest tak, że sobie tak powiedziałem tak luźno, nie, że dobra, chciałbym być szczęśliwy. Ja powiedziałem, że zrobię jakby wszystko, żeby być już szczęśliwym do końca życia. Trwało to 10 lat, ale to osiągnąłem. Może i nawet nie 10, może 7. Zarządzanie energią, mega ważne, już o tym mówiłem, poranna rutyna, Boże, jak wchodzimy w dzień, jakie to jest ważne, jak my wchodzimy w dzień, żeby być wypoczętym, żeby na spokojnie, a nie tak, jak to robi większość ludzi, że wstają z budzikiem ustawionym co do sekundy, od razu wstają, poganiają dziecko, szybko do szkoły, bo się spóźnimy i od razu w naszym ciele na dzień dobry jest kortyzol, jest, jest rzeźnia. Większość ludzi wstaje w permanentnym strachu, stresie, każdy jeden dzień rozpoczyna z taką, takim koktajlem e, kortyzolu, który po prostu zabija nas na dzień dobry. Zacznij myśleć. Tu jest to, żeby zadawać właśnie te odpowiednie pytania. Codziennie warto usiąść i zadać sobie kilka pytań. Czy to, co dzisiaj robiłem, mnie satysfakcjonuje? I co mogę zrobić, żebym był lepszy? Czego powinienem robić, czego więcej powinienem robić, a czego mniej? Proste, proste pytanie. Multipotencjał. To jest też hit, nie?, że ja się kiedyś martwiłem. Kurde, to mi głowę rozwaliło, że kurczę, Dawid, ty masz tyle pasji. Powinieneś robić jedną rzecz doskonale, a nie wiele bardzo dobrze. I hit się okazał taki, że multipotencjał spowodował, że ja, ja, ja mam tak, że coś robię, uczę się, po czym e, nudzi mi się to. Czyli rozwalę gdzieś system. Nauczę się tyle, ile już chciałem i idę dalej, idę dalej, coś innego, coś innego. I okazało się, że kiedyś wszyscy mi mówili, że rób jedną rzecz, bo inaczej nie będziesz w niczym wybitny, a okazało się, że z połączenia różnych rzeczy wynika oryginalność. Wynikają pomysły genialne. Tak jak wam tłumaczyłem na jednym ze szkoleń, nie? że chcecie rozwalić system w jakiejś branży, na przykład tak jak jest stand-up, Niech ktoś jako pierwszy w Polsce zrobi stand-up z rozwojem duchowym, z wartościami jak rozwój osobisty i cały czas w sposób śmieszny przemyca piękne wartości. To będzie miliarder. Pierwszy, kto na świecie to zrobi. Jeszcze tego nikt na świecie nie robi, a już macie na to algorytm. I teraz, dzięki temu, że ja mam wiedzę, e, nazwijmy to, rozwojową, jak się nauczę być dobrym stand to ja mogę rozwalić system. I już w ogóle mam rozmowy, tak po cichu mogę Wam powiedzieć, z jednym gościem, e, który właśnie jest stand-uperem i powiedział, że no kurde, to jest świetny pomysł, że można z tym spróbować. No i będę próbował za niedługo, także będę jeszcze stand-uperem. Jeszcze stand-uperem nie byłem. I teraz, kochani, ja mógłbym Wam wiele takich rzeczy powiedzieć. Przejdę jeszcze przez kolejnych kilka. Ambitne wizje na przykład. Większość ludzi, tam wcześniej widziałem Wasze komentarze, było coś, że ktoś chciałby zarabiać 25 tysięcy. A dlaczego nie chcesz zarabiać 250 tysięcy? 2,5 miliona miesięcznie. Jak będziesz siebie ograniczał, to nigdy nie będziesz zarabiał bardzo dużo. Wrzuć sobie tak ambitne i porypane cele, żebyś miał turbo hiper żebyś czuł motylki w brzuchu na samą myśl, czy ja pierniczę, że ja mogę to osiągnąć? To jest absurdalne. 200, 200, tam 2 miliony na miesiąc? To jest absurdalne. Ale dlatego zadałem Wam na samym początku pytanie: jeżeli wszystko by było możliwe i możesz zrealizować najbardziej absurdalne swoje marzenia, czy zrobisz wszystko, żeby to osiągnąć? I było tam tak, tak, tak. No to teraz jednym z Waszych celów jest spompować Wasze marzenia. Spompuj Twoje marzenia do granic możliwości. Chcesz zarabiać 25, dorysuj zero. Chcesz mieć piękny domek, jakiś tam mały w górach, zrób sobie willę w górach. I tak ze wszystkim. Ja dzięki temu, że mam bardzo ambitne cele, ja mam turbo motywację do działania. Mnie to kręci, żeby robić miliardowe biznesy teraz. Już miałem taki czas w swoim życiu, że przez rok dwa nie miałem motywacji. Znowu tą motywację odnalazłem, bo mam absurdalnie ambitne cele. I teraz idźmy jeszcze dalej. Co my tutaj mamy? I kochani, Przechodząc, bo jeszcze jest dużo rzeczy, którymi się chcę z Wami podzielić, najpotężniejszą rzecz, jaką ja w moim życiu stworzyłem, jeżeli chodzi o te algorytmy, to jest właśnie to. Wyobraźcie sobie, że stworzyłem algorytmy na to, jak pomagać ludziom w różnych przypadkach życiowych. Jak pracować, gdy ktoś ma winę, jak pracować z tym, jak ktoś się, się wstydzi, jak pracować z depresją, żalem, strachem. Stworzyłem na to, a Algorytmy i jestem z tego niesamowicie dumny. To jest takie dzieło mojego życia. I w ogóle fajne jest to, że jak zaczynamy być mentorem i mamy umiejętność samokontroli siebie, i mamy tą całą wiedzę, to jesteśmy w stanie czytać ludzi, czytać ich poziomy świadomości. To jest potężna umiejętność, bo w ten sposób wiemy, jak dobrać sobie partnera do, do swojego życia, jak dobierać partnerów biznesowych. Jak z kimś chcecie współpracować, będziecie wiedzieli, jakie mogą być trudności, bo widzicie, jakie mają poziomy świadomości, to jest kosmos. Umiejętność pomagania, manipulacji w momencie, jak potrafisz sam kontrolować siebie i potrafisz czytać ludzi, to jest absurd, jakie to jest niesamowite. I mówiąc słowo manipulacja, oczywiście mam na myśli sprawianie, żeby ludzie. Nie wiedząc o tym, byli bardziej szczęśliwi, bardziej wydajni, żeby wpływać na nich pozytywnie. Także no to jest po prostu kosmos. To jest dzieło mojego życia i jest to przepotężne. I to, co większość w ogóle ludzi robi, to pracuje na skutkach, a nie na przyczynach. I to jest właśnie ta cała różnica, gdzie ja dzięki tym 17 latom potrafię to wszystko tak rozbijać. I tu z całego serca mogę Wam polecić całego mentora pro, bo jest to po prostu ogień, jak zaczynamy w tych różnych sytuacjach życiowych potrafić to ogarniać. Ale idźmy dalej, bo jeszcze dużo wiedzy przed nami. Także to takie mentorskie Wam powiedziałem, rodzynki, a teraz sobie wejdziemy w social media. O, tu mam typy, o jezu, jak ja to lubię. Rozwaliłem system i polecimy dalej. Piękne jest to, jak będziemy teraz mówić o marce osobistej i takie piękne rodzynki wyciągać, to właśnie ta sztuka tworzenia rzeczywistości. Moje życie nigdy nie byłoby takie fajne, gdybym nie budował marki osobistej. Bo to marka osobista popycha mnie, pcha mnie ku temu, żeby jeszcze bardziej was inspirować, jeszcze bardziej wzrastać, jeszcze więcej fajnych rzeczy robić. Bo to się pięknie łączy. Nie ogranicza mnie wyobraźnia. I to jest wiecie, tak jak wyskoczyłem na przykład z książką z samolotu, robię wszystko, co jestem w stanie sobie wyobrazić, i to się pięknie łączy z marką osobistą. Eee, co my tu mamy? Odpowiedzialność. Piękne jest to, że właśnie tworzymy swój wymarzony plan dnia, dzielimy się nim z innymi ludźmi, i wszystko wpływa na to, że budujemy swoją markę. Ale dobra, lećmy dalej. Eee, co bym wam tu wyjął fajnego? Tu dam wam pierwszy tip. Promuj firmę czy siebie. Tu jest bardzo często takie pytanie, czy promować w ogóle siebie pod jakimś pseudonimem. Kochani, ja tych firm mam ogrom. Wszystko promuję przez siebie. Dlaczego? To jest taki tip za, w moim przypadku, kilkaset tysięcy złotych, jak nie za miliony. Mógłbym mieć social media kilku firm, takich jak WP Invest Group, darmowy kredyt, kiedyś FTC, Wydawnictwo mógłbym mieć osobny fanpage. Ja wszystko promuję przez siebie. Dlaczego? Bo jak miałbym pięć różnych kont social media, gdzie tu WP musiałbym promować, tu darmowy kredyt, tu siebie, tu jakiś projekt, tu jakiś projekt, ja nie miałbym czasu, energii i siły na to i musiałby to ktoś robić. I jak robi to ktoś, to nikt tego nie zrobi dobrze, żebyście mieli jasność. Wy. Wy sami musicie prowadzić swoje social media, wtedy one będą prowadzone w sposób piękny. I to jest jakby pierwszy tip: że róbcie siebie do porządku i niech wszystko będzie pod waszym brandem, czyli wy jako brand, ty jako brand robisz różne projekty, ani że każdy projektów z osobna promujesz w sieci, bo to trzeba tak. Każdy projekt wymaga strony internetowej, każdy projekt wymaga grafik w różnym języku komunikacji. Każdy projekt wymaga osobnych social mediów. Każdy projekt, każdy projekt może cię kosztować, powiedzmy, marketing miesięczny 3000, 3000, 3000, 3000. A jak wszystko przepuszczasz przez siebie, to twoja marka rośnie, a skutkiem ubocznym wzrostu twojej marki rosną wszystkie projekty, które robisz. I to jest game changer. Jak miałem tych kont bardzo dużo, Rozpraszała się moja uwaga i nic nie robiłem do porządku. Sztuka jest skupić się na sobie, bo poprzez to wzrastają wszystkie projekty. I tu ludzie często mają takie pytanie. To mi nie pasuje, bo to jest jakieś dziwne. Każdy jeden projekt możesz robić przez siebie. I zaoszczędzisz na tym kupę kasy, i ty wzrośniesz, i co się w ogóle zaczyna dziać, jak. E... Pompujesz biznes nie, marketingowo, z całej siły robisz pompę, pchasz tam pieniądze i tak dalej. No i na przykład, nie wiem, przyjdzie pan Morawiecki i jedną ustawą zmiecie twój biznes z planszy. I tak było z wieloma restauracjami, jak był lockdown. Tak było z wieloma branżami, że nagle z dnia na dzień potrafiło się zmieść ileś branż. I co wtedy? Pompowałeś przez ileś lat markę firmy. Firma, 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 rosła, rosła, rosła i nagle z ją ktoś ściąga. Cała energia, jaką włożyłeś w to, cała kasa marketingowa, wszystko poszło z dymem. A gdybyś promował siebie i cały czas poprzez siebie byś promował swoją na przykład restaurację, to marketing obserwujący fani by zostali. I ty teraz nagle mówisz, dobra, robię inny projekt i jak żabka sobie skaczesz na nowy temat. I kochani, ten tip dla wielu osób to są setki tysięcy złotych. I teraz zauważcie, że jeden tip wam wyciągam, on jest przepotężnym tipem. Ja przez to, że robiłem kilka kont, straciłem spokojnie z 300-500 tysięcy. Gdybym wszystko robił przez siebie, robiąc football training center, obsesję doskonałości, projekt Life Mastery, ja bym tyle mniej więcej pieniędzy zaoszczędził. Masakra. Jeden taki fajny tip. Znajdźmy jeszcze coś fajnego dla Was. Możecie dać komentarze, eee, czy nie wiem, czy wyłączyłem, czy nie wyłączyłem, nie, są włączone. Jak się Wam podobał taki tipek? Jeden z wielu. Dajcie znaka w komentarzu, czy chcecie więcej takich tipów, czy wchodzimy głębiej. I teraz dam Wam kolejny algorytm. Proszę. Kreatywność. Także dzisiaj oj, grubo z Wami polecę. Eee, Łącz znane, twórz nowe. Patrzcie, jeden z takich elementów a propos kreatywności. Jak tworzyć projekty, których nigdy świat nie widział? Bierzesz stand-up, bierzesz na przykład rozwój duchowy lub osobisty, łączysz to, masz unikalnego stand-upera w chwili obecnej chyba na świecie. Nie ma takiej osoby, która by robiła bardzo rozwojowe tematy, bardzo fajną wiedzę, w turbośmieszny sposób. Nie ma takich osób. I teraz ja potrafię tak wymyślać biznesy, które nie istniały. Nieważne do jakiej branży wejdę, potrafię w sposób dziecinnie prosty sprawić, żeby to było oryginalne, bo łączę. Zrozumiałem algorytm. Połącz kilka branż albo umiejętności w jeden biznes. Chcesz zrobić unikalne przedszkole? Wsać tam samo kontrolę myśli, emocji i tak dalej. Będziesz miał jedno z nielicznych przeszkoli w Polsce, gdzie się rozwija inteligencja emocjonalną. Jesteś salonem fryzjerskim, no taki był śmieszny przykład, no nie wiem, niech tam będzie masaż stóp przy okazji. Będziesz miał unikalny na skalę polskie biznes. I jak w jednym mieście jest stu fryzjerów, będziesz tym, o którym będzie najgłośniej. I teraz poprzez łączenie, i to jest algorytm, kochani. Poprzez łączenie jesteście w stanie robić rzeczy nowe i unikalne. Jak zapamiętacie algorytm, jesteście w stanie to robić w wielu rzeczach. To jest algorytm. Róbcie przez siebie projekty. Nie pchajcie się przez firmy. Szukamy dalej. E, opiekuńczość, czyli teraz na przykład jak budować zaufanie. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli nie zmieniacie czyjegoś życia na lepsze, to marnujecie swój czas. To jest jedno z pięknych w ogóle. Nie wiem skąd to wyciągnąłem, ale od kogoś to wyciągnąłem. Jak nie zmieniasz komuś życia na lepsze, marnujesz swój czas. Jeżeli chcesz wiązać się naprawdę, bratać z ludźmi, dawaj im wiedzę, którą zmienia, zmienia życie. I teraz, markę osobistą się powinno na takim fundamencie robić, a nie tak jak to pato-influencerzy mają za fundament inne rzeczy. I tu jest na przykład. Kolejny fajny motyw, gdy rozumiemy jeszcze mapę poziomu świadomości, gdy nam szczerze zależy na tym, żeby dawać niesamowitą wartość, i potrafimy wejść w emocje miłości, takiego oddania ludziom, to czuć. I teraz to, co robimy w sieci, to czym się dzielimy, jak to będzie płynęło prosto z serca, będziecie bratać będziecie, te ci ludzie będą chcieli z wami współpracować. Z Bartkiem Wojdatem na przykład WP Invest Group powstało, on czytał moją książkę Ego kontra Ja. Jak będziecie zmieniać ludziom życie, jak będziecie dawać wartość, ci ludzie będą chcieli z wami współpracować. Będą chcieli w ramach nawet odwdzięczenia się kupić wasz kurs, kupić waszą książkę, kupić od was produkt, chociaż mogliby w 100 tysiącach innych miejsc ale to oni będą chcieli od was, bo będą czuli waszą energię, że to płynie z waszego serca. I teraz tworząc content, rozumieć to, że trzeba dawać całego siebie ludziom i dawać im wiedzę niesamowitą i mieć szczerą intencję, to zaczynamy inaczej ten marketing kierować. Zaczynamy robić te rzeczy, które nam grają w sercu. I to jest kolejny taki na przykład ultra tip na to, żeby bratać ludzi i zmieniać świat na lepsze. Turbo, turbo motyw. Kolejne motywy. Jak nie zmarnować złotówki, gdy budujemy markę osobistą. Ho, 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 ile ja tu wydałem kasy bez sensu? Chociażby to, że kupiłem sprzętu za 50 tysięcy i wystarczyłby telefon. Nie? Czyli to jest jakby pierwszy tip. Dużo, wiele osób myśli, że kurde, oni muszą mieć studio, nie wiadomo jakie, nie wiadomo co. Guzik, prawda, na białej ścianie możesz nagrywać, nie ma to żadnego znaczenia. Jak już ktoś ma ambicje, dobra, jak stworzyć studio, to gdzieś tam jest. Sprzęt influencera, kochani, sam telefon. Nic więcej nie potrzebujecie. Jeżeli wam się wydaje, że coś innego potrzebujecie, to są wymówki. Wystarczy telefon i już powinniście działać. Umowa z fotografem. No To miałem taki, taki kwiatek. Okazuje się, że z fotografem trzeba robić umowę, no bo wyobraźcie sobie, że miałem takiego fotografa, z którym jak przestałem współpracować, miał cały sprzęt ode mnie w wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych na którym mógł za darmo sobie bez dodatkowych opłat dorabiać. Czasami robiłem z nim takie deal, że mówię: Ty, stary, dobra, na przykład lećmy w podróż dookoła świata, ale robimy to barterowo. Ja ci stawiam całą podróż, ale dzięki temu ty mi zrobisz zdjęcia, filmy i tak się barterowo rozliczamy. No, i takie różne mieliśmy dyle i w pewnym momencie mówię mu, bo nie dowoził mi tematów, nie było wszystko na czas, i nagle on mi powiedział, że e, wiesz co, Dawid, za te zdjęcia, które ja ci robiłem, ja chcę siano. Ja jestem autorem tych zdjęć i nie możesz ich wykorzystywać komercyjnie ani tak, ani tak. Mój przyjaciel, nie? I już się nauczyłem, że z fotografem trzeba robić umowę. Bardzo ważne, nawet jak to są wasze bratnie dusze, bo może się okazać, że coś się tym ludziom odwidzi. Mega ważne. W ogóle, e, taki tip na robienie zdjęć. Nie? Czyli jak już współpracujemy z fotografem, ja kiedyś brałem fotografa i na przykład potrzebowałem zdjęcie na okładkę książki. I jak szedłem z nim na sesję, to robiłem z nim to jedno, to jedno zdjęcie. A wystarczy w tym jednym ujęciu, już nawet jak masz jakąś czarne płótno jest za tobą, w tym jednym ujęciu. Porobić różne emocje z mapy poziomów świadomości, się przestraszyć, się zdziwić, pokazać palcem do góry, w prawo, w lewo, i na takiej jednej sesji ty możesz mieć 50-100 zdjęć, które wykorzystasz w social mediach. Nie wiedząc o tym, żeby pozować różnymi poziomami świadomości, różnymi emocjami na każdej sesji, niestety, ale będziecie wydawać w skali życia, Wydacie 50 100 razy więcej na fotografów. Jak już jesteście w jakimś plenerze, z różnej pozycji odwracajcie po prostu kamerę i z różnym tłem twórzcie różnymi poziomami świadomości róbcie sobie sesje zdjęciowe. Z jednej takiej sesji będziecie mieć masę różnych ujęć. Bierzcie ze sobą, bierz ze sobą różne ciuchy, i dzięki temu będziesz w stanie na jednej sesji zdjęciowej wykorzystać po prostu. Nazwijmy to fotografa na maksa, że nie zmarnujecie ani minuty będziesz miał bardzo dużo ujęć, bo fotografowie obecnie wrzucają już od dawna. Wszystkie te zdjęcia, jak są w podobnym świetle, jeden filtr na to wszystko rzucają i mu to jest obojętne czy on obrobi dwa zdjęcia, czy trzydzieści, Także jeżeli jest to same światło. Także w bardzo prosty sposób można zaoszczędzić. No i teraz patrzcie, jeden tip: nie? jak współpracować z fotografem, w skali życia. Budowania marki zaoszczędzone dziesiątki, jak nie setki tysięcy złotych. Nie? Dobry tip. Lećmy dalej. E, tworzenie idei, memu i treści. Co by wam tu jeszcze dać? Milionowe zasięgi. Dzisiaj wiem, jak robić bardzo, ale to bardzo gorące i ogromne treści. Dam wam kilka takich, tylko bardzo was proszę, wykorzystujcie to w sposób e, etyczny. Zauważcie, co się teraz dzieje w sieci, jaki jest bardzo mocno poruszany temat, ten związany z dziećmi. Nie chcę nawet tego słowa wymawiać. Jak będziecie mówić o tematach, które są cały czas na topie w social mediach i będziecie się o tym wypowiadać w sposób kontrowersyjny, i będziecie mieć wspólnego wroga, którym są na przykład osoby, które wykorzystują dzieci, w ten sposób możecie robić. Grubo milionowe zasięgi, nieważne o czym będziecie mówić. I teraz zauważcie, że tacy twórcy jak Stanowski, oni bazują w kółko, no nie ma tutaj mapy poziomu świadomości, ale w kółko na poziomach wstydu, winy, żalu, dumy. W sposób inteligentny wyciąga informacje i opisuje je w sposób Poniżający, upokarzający, obwiniający, czyli wyciąga wiedzę logiczną i sprzedaje ją w, na niższych poziomach świadomości. I to jest przepis na to. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli byście chcieli w sposób, no moim zdaniem, nieetyczny, a ja nie wiem, czy i tak nie spróbuję kiedyś czegoś takiego, żeby nie założyć takiego kanału, gdzie właśnie. Tylko ja bym wtedy jechał po tych dużych twórcach i ich właśnie punktował mapą poziomu świadomości i pokazywał, co oni wyprawiają. To byłoby bardziej na takiej zasadzie, żeby pokazać te mechanizmy i te manipulacje. Jesteście w stanie mieć turbo, turbo, turbo milionowe zasięgi, mówiąc o innych. Zobaczcie wszystkie gazety plotkarskie, wszystkie te takie prymitywne źródła. Oni ciągle gadają o innych ludziach. Co ten zrobił, gdzie był i co o tym człowiek dany myśli. Także jak będziecie się wypowiadać o znanych ludziach, macie jak w banku milionowe zasięgi. Cały czas w kółko nawijać o innych. I tu też ma znaczenie to, bo moim zdaniem da się to zrobić w sposób też wartościowy. Czyli jeżeli będzie kontekst wartościowy, żeby wyciągać, pokazywać jakimi poziomami świadomości się ludzie kierują i tak dalej, to może się uda zrobić bardzo duże zasięgi, dalej przemycając cały czas wartość. Będzie to wyzwaniem, i jeszcze jak algorytmem to ugryźć nie wiem, ale wiem po prostu jak robić zasięgi. Eee, no, i to jest taki jeden z tipów. Tych patentów na to, żeby robić te bardzo duże zasięgi, jest wiele. I no nie, nie, nie zdążymy ze wszystkim, bo chcę Wam dużo dać wartości, ale nie, nie damy radę wszystkiego ogarnąć. Także kochani, tu sporo, sporo tipów, co, jak robić, jak zarabiać. Teraz dam Wam jeszcze tipy właśnie jak na przykład spieniężać e, cokolwiek, tak naprawdę, co robicie w sieci. Bo dużo problem ma z tym, że zarabia tam 2-3 tysiące. Dobra, co zrobić, żeby zarabiać 50 z Kochani, z takim jednych. Jednych tutaj tipów, co wam powiedzieć, ile zarabiasz z marki osobistej? Prawdziwy dochód pasywny. Widzicie, no, zróbmy tak. Jednym z najpotężniejszych patentów, co, co każdy z Was powinien zrobić, to tak: założyć swoją stronę internetową i to od razu każdy, czyli sklep internetowy, tak samo. I takim prawdziwym dochodem pasywnym, i sobie do tego przejdziemy, są książki. Każdy powinien wydać książkę, bo każdy masz, na, masz oryginalną historię. Plus wiedza rozwoju osobistego lub duchowego, masz unikalną książkę, której nie widział świat. I gdy to się zaczyna rozumieć i wiemy, jak wydać książkę, żeby zarabiać na niej bardzo dużo, to możesz budować już swój dochód pasywny. On jest u mnie na poziomie między 20 a 50 tysięcy miesiąc w miesiąc. Także wyobraźcie sobie, jak fajne to jest, że to buduje nam markę osobistą, a przy okazji. Ten kurde z tym bym się z wami chciał spodzielić, ale nie mam tego. Słowa mocy. Jak wykorzystywać słowa, by inspirować, robić copywriting na stronach i tak dalej. No to po prostu na żywych przykładach mam pokazane, no ale nie zrobimy tego, bo tu nie ma tych przykładów. Co by wam powiedzieć? Self publishing. Dobra. Większość ludzi współpracuje i dlatego za mało zarabia na książkach, bo ludzie robią to z wydawnictwami. Nie ma nic głupszego niż pójść do wydawnictwa i wydać książkę z wydawnictwem. Sami musicie wydawać swoje książki i sprzedawać je na własnej stronie. Macie motywację, żeby budować markę osobistą, i zarabiacie 10 razy więcej z każdej jednej książki. Także robimy to self-publishingiem. No i tu w tym szkoleniu mam opisane, jak zrobić specyfikację techniczną. Sprawdzonej drukarnie dostajecie ode mnie sprzedajecie jak sprzedawać w sposób samodzielny jak zrobić dropshipping czyli ja tych książek nie mam w domu nie biegam na pocztę ich nie wysyłam tylko jest firma którą mam fajną wynegocjowaną i robi to w bardzo tani i perfekcyjny sposób zero w ogóle myślenia o tym dostaję fakturkę za usługę i nie opłaca się samemu wysyłać książki w takich cenach to robią po prostu absurd przygotowanie do dystrybucji ogólnopolskiej co zrobić ale też można niby z hurtowniami księgarnianymi, żeby w Empiku być i współpracować. Jak to zrobić, żeby wejść do takiego Mpiku cały know-how? O, no i Christopher KY też tutaj daje fajną wiedzę. No i kochani, w ogóle jak napisać książkę? Tutaj mamy właśnie, ja tego szukałem. 16 przykazań autora. No nie powiem wam tego wszystkiego, bo już i tak ten live jest za długi, ale są przykazania takie jak. Że najpierw trzeba zacząć od spisu treści. O Jezu, jakie to jest ważne. I wszystko rozbijać na drobne. Jak się czegoś uczysz, od razu to układasz. Im więcej czasu poświęcisz na spis treści, tym później nieproporcjonalnie szybciej napiszesz książkę. To jest w ogóle nieproporcjonalne. I takim samym przykładem jest to, że jak tworzysz swoje cele krótkoterminowe, długoterminowe, jak będziesz codziennie poświęcał na robienie celi godziny, to ty je osiągniesz nieporównywalnie szybciej, jakbyś tego nie robił. To jest niesamowite, że to tak działa, ale codzienne spisywanie celów na następny dzień, taki plan dnia, codziennie siadanie do tego, żeby osiągnąć absurdalne marzenia, mega ważne. I tak samo przy książce. Ten sam schemat możemy przenieść do pisania książki, co obowiązuje w biznesie. Kolejny motyw to to, że wyobraźcie sobie, żeby zasiadać do książki, to jest mega tip, wchodzisz na dany poziom świadomości, czyli tak jak książka Obsesja Doskonałości, ja byłem Obsesją Doskonałości i dlatego ta książka jest taką Obsesją Doskonałości, jest bestsellerem, bo ja byłem Obsesją Doskonałości. Ja ją pisałem z taką piękną energią, która miała za cel stać się legendą. I to jest hit, że nieważne, czy ja do Was komunikuję i teraz trochę mi się zmieniła gestykulacja, jestem bardziej taki, uf, tak samo się pisze książki. Tak samo się tworzy teksty. Wchodzisz w emocje i z tych emocji piszesz. zmienia się, to jest game changer. I teraz widzicie, jak się łączy umiejętności mentorskie razem z samokontrolą emocji, i później jak coś tworzymy i wkładamy w to daną energię, a to ma ogromne znaczenie, bo inaczej się komunikuje i pisze się książki dla osób, no może nie w depresji, bo oni nie czytają, ale na żalu, że kogoś stracili. Inny język komunikacji musi być, żeby ta książka się stała bestsellerem. Gdy mówimy, komunikujemy do żalu, a gdy mówimy i komunikujemy do sportowców, do przedsiębiorców, inny sposób komunikacji jest. I jak potrafimy w tych energiach poruszać się, możemy tworzyć niesamowite treści. No i tu znowu kilka takich dosyć potężnych typów. Jedziemy dalej. Inwestor deweloperski. Proszę, co my tu mamy? Tego to już nawet nie pamiętam. Eee, finansowanie inwestycji. Cały know-how na to, co zrobić, żeby zbudować zdolność kredytową. Kochani, ja naprawdę mało zarabiałem, a wszedłem w deweloperkę. To jest hit. Cały know-how na to. Eee, jeszcze Patryk Bożeński mój współlas, tak samo podzielił się swoim know-howem, eee, innym od mojego, co zrobić, żeby budować sobie zdolność kredytową możemy bez łaski, bez proszenia się wchodzić w deweloperkę. Tutaj jest takich fajnych rzeczy, które są i to jest taki tip, który dawałem moim przyjaciołom. Jak na przykład pozyskać finan czekajcie, finansowanie? Tu mamy historia, jaka forma działalności jednoosobowa, inwestor zewnętrzny. Jak na przykład pozyskać inwestora? Dam wam teraz taki algorytm na to znowu wielowymiarowy, żebyście Znajdywali inwestorów na różne tematy. Czyli nie ma nic głupszego, jak idziecie do jakiegoś inwestora i mówicie mu: Mam pomysł, ja znajdę Ci działkę i zrobimy biznes. Nie, bo ja Ci mogę ją poszukać, ja Ci to ogarnę, bo byłeś na szkolenie deweloperskie. No nie, nikt Ci nie zaufa. Jak przychodzicie do mnie z pomysłami biznesowymi, typu: Mam pomysł na aplikację, ta aplikacja będzie niesamowita. Nie znajdziecie inwestora na takie wasze pomysły. I teraz jak znaleźć inwestora na przykład do deweloperki? Najlepiej mieć działkę albo być ugadanym z właścicielem działki, że. No inaczej, najprościej jest kupić samą działkę, bo to jest 100, 200 tysięcy. Taką zdolność kredytową to ma praktycznie każdy. Naprawdę kilka tysięcy złotych wystarczy zarabiać, żeby kupić działkę. To jest najlepszy motyw, że macie działkę. Robicie projekty i tak dalej przygotowujecie papiery pozwolenia na budowę i idziecie z gotową działką i gotowym projektem do inwestora. Witam, potrzebuję pieniędzy. I mówi: "A gdzie to będzie budowane?" Mówicie: "Tu". Mówicie: "A jaki projekt tam będzie?" Mówicie: "Taki". Mówicie: "A masz już pozwolenie na budowę?" Oczywiście. Dajesz kasę, zaczynamy. Każdy inwestor w to wejdzie. I tak się robi biznes, żeby najpierw się dobrze przygotować. I jak macie projekt i ktoś widzi, kurde, ale się przygotowaliście, wtedy macie opcję, żeby wejść w dany projekt i nawet nie trzeba kupować tej działki. Jesteście w stanie tak dogadać się z właścicielem, żeby zrobić na nim projekt itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Mówicie, że do roku, do dwóch kupicie na przykład od nich tą działkę, dajecie dychę zaliczki, na przykład. I prosty patent, nie? Prosty algorytm. I teraz możecie to przenieść do każdej branży. Zanim komuś zaproponowałbym biznes, najpierw bym się dobrze przygotował. I dopiero jak mam podwaliny, grunt, to wtedy dopiero idę do poważnego inwestora. I brzmi to prosto, ale jest to genialne. I przejdźmy dalej, kochani. Aha, dalej nie przejdziemy, bo dalej jest rasowy przedsiębiorca. I teraz wyobraźcie sobie, że takich typów, jeżeli chodzi o bycie przedsiębiorcą, Chociażby ten tip, który Wam powiedziałem, że hmm, jak łączyć biznesy. Nie? Czyli na przykład, ty będziesz miał markę osobistą, będziesz dobrym liderem, dzięki temu, że znajdziesz kogoś, kto potrafi zarządzać ludźmi, ty zrobisz rekrutację, zrobisz inne elementy i wy się możecie połączyć. I razem, tak jak ja z Bartkiem, rozwaliliśmy system, bo połączyliśmy swoje umiejętności. Gdybym ja to wiedział wcześniej. Ja bym miał kilkadziesiąt spółek, kochani, w całej Polsce, w różnych branżach, ale ja tego nie wiedziałem. Prosty algorytm, łącz umiejętności z innymi, róbcie spółki, zaróbcie mniej, ale dzięki temu, że ty się koncentrujesz na tym, w czym jesteś najlepszy, i drugi się koncentruje na tym, w czym jest najlepszy, razem zrobicie coś po tysiąc potężniejszego niż w pojedynkę. I takich typów mniejszych, większych jest cała masa. Inny dam tip, typowo biznesowe. Na przykład, nie wydawajcie w ogóle kasy na marketing. To jest mój tip, bo jak potrafimy robić markę osobistą, to nie trzeba złotówki wydawać. I teraz lepiej jest się uczyć, jak robić treści, które będą się rozpraszały po prostu po sieci, i doskonalić te umiejętności. Ewentualnie promować najlepsze spośród tych treści, czyli jak nagracie 100 filmików, to jeden filmik, który poszedł najmocniej, warto w niego ewentualnie dać tam 500 zł czy tysiaka, żeby poszedł jeszcze mocniej. Ale ze 100 filmików ten jeden najlepszy warto zapromować. A nie, że tworzycie na przykład jakiś film marketingowy waszej firmy i go promujecie. No puf, Trzeba być, no, delikatnie tu mówiąc, głupim, żeby zrobić filmik do celów promocyjnych, i go zapromować. Jak go wrzucisz i ją wystrzeli, to wtedy go można doładować takim promowaniem, ale nigdy nie promujemy czegoś, co nie wiadomo, czy to ludzie lubią, i czy to pójdzie. Także tysiąc razy lepiej jest wrzucić 100 filmików i jeden zapromować, niż promować coś, co ma być do promowania. No nie. I ten tip jest warty, znowu nieskończoną ilość pieniędzy, jeżeli w waszym życiu będziecie robili dużo projektów, duże, pro, duże projekty, które będą wymagały tego, żeby docierać do klientów szerzej. 100 filmów, jeden, jeden z nich najlepszy promujesz. I takich typów jest cała masa w biznesie, gdzie tym jednym tipem zaoszczędzam Wam w ogóle nie trzeba robić takich profesjonalnych to jest też dosyć ciekawe filmików promocyjnych. To też już jest mieszko pierwsze, że tak jak są reklamy w telewizji. Przecież to jest kandydupy. dupy. Jakby, to, jakby takie reklamy z telewizji wrzucić na social media, one miałyby 10 wyświetleń. Dzisiaj się sprzedaje zupełnie inaczej niż kiedyś. Osobowością, marką, tobą. Zauważcie, że te najpotężniejsze firmy, wszystkie, za nimi stoją ludzie. Apple, Steve Jobs, SpaceX, Tesla, Elon Musk, Amazon, Joseph Bezos. I tak mógłbym mnożyć, 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 mnożyć. Większość takich firm ma za sobą człowieka. I zobaczycie, że przyszłość będzie taka, że będą tylko marki osobiste. Że jak będziecie mieli o podobnym smaku Coca-Colę, od jakiegoś waszego ulubionego influ, influencera, będziecie od niego woleli kupić tę Coca-Colę. Niech chcę, chłop zarobi, niż macie płacić jakimś firmie X. I tak będzie z ściuchami. Tak będzie z biżuterią. Tak będzie z książkami, tak będzie ze wszystkim, ze wszystkimi produktami, które widzicie gdzieś tam w sieci. Zdominują rynek marki osobiste i to się już zaczyna dziać. I nawet jestem już zaproszony to jest taka ciekawostka do takiej aplikacji, która jest stworzona z myślą o influencerach żeby mogli sprzedawać na tej aplikacji swoje produkty i też promować cudze. W ogóle taki no bardzo ciekawy projekt. Do którego zostałem zaproszony jako jeden z pierwszych Polaków, można powiedzieć. I taka będzie przyszłość, że sprzedawać będą marki osobiste. Będziesz chciał iść do knajpy, gdzie z imię, nazwisko stoi za tą knajpą. Że będziesz szedł do człowieka, do energii, do danej w misji, wizji, a nie do jakiejś tam firemki. Zobaczycie, że to się zdominuje. Co jeszcze dać Wam za motyw? No kolejny taki patent. Typowo biznesowy jest, że od razu trzeba mieć dużą wizję. Dużo ludzi, nie wiem, otwiera salon fryzjerski i strzygą ludzi, i kropka. Nic więcej nie robią. A sztuczka polega na tym, żeby otwierając fryzjera, na przykład salon fryzjerski, um, od razu masz w zamyśle książki, dzielenie się wiedzą na YouTubie. Jakaś kontrowersja, żeby nie wiem, właśnie nie wiem, masaż stóp się tam odbywał. Robienie szkoleń, jak zostać fryzjerem? Robienie kampów dla ludzi z branży, żeby się poznawali, bratali, i tak dalej. Już masz obozy, już masz szkolenia, już masz książkę, już social media zaczynasz budować. Teraz niezależnie co robisz, od razu ta wizja musi być ogromna. Bo im będzie większa, tym bardziej ci się będzie chciało rozwalić system i będziesz robił więcej rzeczy, i będziesz widział, co jak działa. Nie? Czy bardziej warto iść w szkolenia, czy bardziej jednak trzeba się skupić na tym, żeby pozyskiwać klientów tu, czy tak, czy to bardziej kontrowersją robić. I zaczynasz w tym laboratorium działać i szukać swoich algorytmów spośród różnych algorytmów. I w ten sposób jesteście w stanie robić rzeczy wielkie, bardzo prosto. I teraz, kochani, takich algorytmów, tak jak widzicie, jak wyglądają te szkolenia. Każdy z tych elementów to jest gdzieś tam taki algorytm, gdzieś tam taki tip, jak na przykład wejść w deweloperkę, jak na przykład budować swoją markę, jak być mentorem. Ja takich tipów tutaj dla Was, które potrzebowałem lata na to, żeby wyciągnąć takie R e równa się MC kwadrat, mam w tym całym szkoleniu dla Was na wyciągnięcie ręki. Tajna grupa mentorów, już o tym mówiłem, tak samo widzimy się na fejsie, ale najważniejszy motyw, że teraz dołączając do tej mojej tutaj paki mentorów pro, e, macie przy okazji, kochani, wizytę u mnie na chacie i razem się będziemy szkolić, albo pojedziemy razem na Wilka z Wall Street, który będzie już 29 listopada w Warszawie, albo się widzimy u mnie na chacie, albo macie szkolenie jeden na jeden, Losowo, co prawda, ale ja będę wybierał dla Was jeden z gratisów, i jeszcze dzisiaj, bo zostały ostatnie miejsca, macie możliwość, żeby dołączyć w trzech wariantach. Albo na raty w pakiecie abonamentowym, który jest tutaj ostatni. On się niczym nie różni od tego pakietu Platinium, tylko tu macie po prostu taniej, bo jest płatność z góry przelewem, ale możecie sobie to rozbić na 12 rat. I macie całą moją wiedzę, całą Tipolandię, wszystkie te równa na Ziemce, kwadra, które Wam na początku gdzieś tam mówiłem. I możecie całą tą moją wiedzę pozyskać, na którą ja ciężko pracowałem latami, lub wybrać sobie rasowego przedsiębiorcę, który uważam, że się z tego wszystkiego najmniej opłaca, bo to jest prze, przepotężne. I teraz zastanów się, ile lat musiałbyś pracować, żeby zgromadzić tą wiedzę, którą się nawet tylko dzisiaj podzieliłem. Wybranymi elementami z całej układanki. Konie to są lata. To są lata, żeby do takich prostych typów dojść, przynajmniej w moim przypadku, żeby do takich naprawdę ekstremalnych, prostych rzeczy. Także zapraszam Was z całej siły, bardzo serdecznie na Mentora Pro. Tu macie link. Jak teraz dołączycie, to macie zagwarantowaną wizytę u mnie na chacie, gdzie się będziemy szkolić, tak jak z tymi bonusami wam pokazywałem. Siadamy przy stole, tym już klasycznym, w bardzo wąskim gronie, bo to będzie maksymalnie kilkanaście osób, najprawdopodobniej około dziesięciu. Także w małym, wąskim gronie macie ze mną szkolenie biznesowe, z marki osobistej, autora lub mentora pro. No i poza tym cała, cała moja wiedza online na platformie. Także tego jeszcze nigdy nie robiłem. Z tego co wiem, zostało chyba kilkanaście albo dwadzieścia parę tych pakietów, żebyście mogli dołączyć, że macie jeszcze na tą chwilę gwarantowane to, żeby, żeby być w tej naszej społeczności ludzi przebudzonych, no i możecie dać znaka w komentarzu, czy chcielibyście współtworzyć ze mną tą społeczność, czy chcecie być tymi mentorami, zmieniać świat na lepsze, dzielić się swoimi pasjami, robić to, co kochacie. No kurczę, znalazłem algorytmy na to, jak to zrobić i z przyjemnością was przeprowadzę przez całą, całą, całą wiedzę, co krok po kroku robić, czego nie robić, żeby jak najmniej pieniędzy stracić w tej drodze biznesowej, jak naj... jednocześnie jak najwięcej zarobić, ale przede wszystkim żeby przejść taką transformację, żeby stać się magnesem na fajnych ludzi, na fajne projekty biznesowe i tak I teraz, kochani, bo wielu z was, w szczególności osoby z zagranicy, nie mogą dołączyć do projektu przez tę Tuba musicie te raty zrobić ze mną ręcznie. I bardzo was proszę, jeżeli będziecie mieć jakikolwiek problem z płatnością, Wchodzicie na mojego Instagrama i wyślijcie mi, proszę, swój e-mail, telefon, dane do faktury firmy lub imię, nazwisko i pełny adres zamieszkania w jednej wiadomości. Bardzo Was proszę: e-mail, telefon, pełny adres, imię, nazwisko. To mi wystarczy i zrobimy to wtedy ręcznie. Także, jeżeli jesteście z zagranicy, to nie przejdą te raty TubaPay, a jeżeli jesteście z Polski, to przejdą one bez problemu. Także, dopiero w sytuacji awaryjnej, bardzo cię proszę, żebyś do mnie napisał i ja ci pomogę rozwiązać ten problem. Ale to już na Instagramie po tym live. I co my tu mamy, kochani? teraz przechodzimy do QA. Jeżeli macie jakieś. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Teraz poodpowiadam na Wasze pytania. I teraz, zanim one się zaczną pojawiać, rozumiecie teraz, na czym polega jakby sukces? Że robicie rzeczy, które działają, a bardzo często trzeba latami dojść do tego, żeby robić tylko to. Nie robić tysiąca rzeczy głupio, tylko robić to. Robić to robić to w taki sposób, w taki sposób, w taki sposób, w taki sposób. I nagle jak mamy tych sposobów, tych algorytmów, tych takich wzorów na sukces, jak Równa Ziemce kwadrat, jak mamy te wzory, to nagle się okazuje, że kurde, ten rozwój duchowy nie jest taki trudny, bo trzeba do perfekcji opanować to, że myśli się same myślą, emocje do perfekcji, nauczyć się nazywać emocje, widzieć tą mapę poziomów świadomości, wiedzieć, co to znaczy... Kropki umieć stawiać, że na poziomie pokoju już nie interpretujemy. Mając kilka takich algorytmów, to wystarczy, żeby być bezkreśnie szczęśliwym. W biznesie są podobne zasady, ale jak i teraz, im więcej mamy takich podstaw 10 na 10, plus jeszcze te inne, takie mniejsze typy, to później się stajemy coraz doskonalsi, doskonalsi, doskonalsi. I z tego wynika to, że później ktoś zarabia 5 tysięcy? A pół miliona miesięcznie. Bo po prostu robi rzeczy, które trzeba robić, które działają. Jest zbiór tych algorytmów plus łączenie umiejętności, i wtedy razem to wychodzi w sposób taki niesamowity. I z całego serca zapraszam Was na Mentora Pro, bo takich typów tam dla Was z ręką na sercu, projekt mojego życia i wyobraźcie sobie, to jest w ogóle ciekawe. Ani jednego zwrotu nie mam na obecnie chyba. 300 około osób, które dołączyło. Wyobrażacie sobie, to mówię to w całej historii, bo rok temu też zapraszałem ludzi do mentora, chyba w kwietniu czy w maju. Ani jednego zwrotu. To się nie zdarza. To się po prostu nie zdarza. Jeżeli ktoś siedzi w branży szkoleniowej, zawsze są zwroty, zawsze się komuś coś nie podoba, zawsze się ktoś do czegoś przyczepia, że nie wiem, za mało, słabe, czegoś innego się spodziewałem. Ani jednego zwrotu. To mówi bardzo, bardzo dużo. Także kochani, już czytam wasze pytania. Zaczynamy QA. Macie pytanka, walcie śmiało, teraz jestem cały dla was. Nieprawda, że osoby z depresją nie czytają. Czytam, jak czytałam, jak dzik, jak miałam depresję. Wszystko jak z niej wyjść. No, to nie miałaś takiej turbo, nie? Osoby na takiej turbo, bo te depresje to można mimo wszystko, jak z każdą emocją, można być szczęśliwym, że hmm, fajnie, można być bardzo szczęśliwym. Tak samo jest z depresją, nie? Można mieć takie smaczek, mgiełkę, albo mieć bardzo dużą. Znaczy, że miałaś taką mgiełkę bardziej. Hmm, Anka, a jednak ze szkoły coś zapamiętałeś? Nic. <laughs> ze szkoły same pierdoły. Wszystko, czego się uczę wynika z lat doświadczeń i wiedzy bardzo mocno wyselekcjonowanej z sieci, nie? to jak słyszycie, wiele tych typów, które ja wam powiedziałem, nie ma w sieci. Nikt się tym nie dzieli. Na przykład nie ma tego. Ja nigdzie u nikogo nie słyszałem tego algorytmu, na przykład, na kreatywność, żeby łączyć różne branże, łączyć różne umiejętności, i masz coś oryginalnego. Prosty wzór. Nikt o tym nie mówi. Ma poziomu świadomości w sposób w taki, jaki ja to tłumaczę, nikt o tym nie mówi. Nikt nie mówi, że myśli się same myślą. Eee, nikt w taki sposób tego nie tłumaczy, nie? Także to nie ze szkoły. <grych> eee, a jak się skupić na jednym i budowaniu marki, skoro ma się multum pasji, które się zmieniają? Jak budować zaufanie odbiorców w takim wypadku? Bądź sobą, dziel się tym, co cały czas się zmieniasz, cały czas pokazuj, jak się zmieniasz. Ty nie masz tworzyć marki osobistej, ty masz być marką osobistą. Czy to ma sens? Czyli ludzie nieświadomi muszą się kreować. Czyli jak ja poznałem wielu, nawet ze świata duchowości czy tam rozwoju osobistego, wiele osób, że sekunda, w której oni schodzą ze sceny, sekunda, w której wyłączają nagranie, oni się tak zmieniają. Rozumiecie to? I nagle są niemili, nieuprzejmi, zmierźli, na dumie, no po prostu hit. I to jest pytanie, bierz, jak przepracujesz rozwój duchowy i jesteś po prostu fajnym, luźnym, z dystansem człowiekiem, to nieważne co ty będziesz robił, masz być sobą i wypuklać to, ewentualnie podkręcać szczęście, podkręcać logikę, żeby coś jeszcze prościej ludziom wytłumaczyć. Podkręcać pewne rzeczy, ale nie jakoś. Kreować tą markę. To nie jest kre kreowanie, to jest bycie. Stań się taką osobą i testuj, co jak działa, ale poprzez to, jakim się stajesz. Dlatego ta marka osobista jest taka moim zdaniem, fajna. Bo poprzez wizję siebie idealnego, zaczynasz się tym dzielić ze światem, i skutkiem ubocznym zmieniasz się w osobę, którą chciałbyś być. Czat. Y Jestem już na pokładzie. Mentor Pro. Także witam Mateusz Dudek. Ewa, tak chcę. Pragnę tego całą sobą. Dawid, kiedy grusza grupa na FB? Za niedługo was tam wszystkich wpuszczę. Spokojnie. Jedziemy. Jakbym zarabiał, byłoby fajnie. Tak, w skrócie: dajesz nam instrukcje, jak w klockach Lego. Wesoły. No, dokładnie. To są takie, to, to, to jest dokładnie jak z klockami Lego, nie? Wyobraźcie sobie, że to jakby z kamieni były klocki Lego, że chodziłeś cały czas tą samą trasą i widziałeś, że jakieś kamienie leżą, ale nie wiedziałeś, że to są kamienie, które zostały rozbite z jakiegoś na przykład takiego kamieniołomu, gdzie były tam freski. I nagle się okazuje, że jak zbierasz ten kamień, ten kamień, ten kamień, to jesteś w stanie jeden piękny jakiś może nie obraz, bo nie wiem jak się tam wyryte w skalę nie wiem, obrazy, mozaiki, nie wiem, jak to nazwać. Yy... Nagle jest jeden wielki z tego obraz. To jest właśnie na takiej, tak to było robione. Tylko ja musiałem przejść dziesiątki przełęczy, gór, żeby znaleźć odpowiednie kamienie, z których zbudował się odpowiedni wzór na sukces. Bo zauważcie, że za co się nie łapie, to działa. Autor książek bestsellerowy, marka osobista, no jedna z większych w sieci w Polsce, jestem jedną z bardziej rozpoznawalnych osób. Developerka. 200 domów wybudowanych, WP Invest Group. W pierwszym miesiącu byliśmy jedną z największych firm w Polsce, w top 5 po miesiącu od działalności. Darmowy kredyt, już mamy chyba 150 pośredników. To też będzie ogromny projekt. I teraz, jak to jest, że za co się nie łapiesz, to to działa? Bo wiem, czego nie robić <grym> i wiem, co robić i na czym koncentrować swoją energię. Także dołączając do Mentora Pro. Poza tym, że poznamy się, będziesz u mnie na chacie albo pojedziemy razem na wilka z Wall Street, dostaniesz całą moją wiedzę, z której wycisnąłem sok i to, co najważniejsze, ja bym chciał wiedzieć, prowadząc biznes, współpracując z ludźmi, jak przejść tą transformację. Najważniejsza esencja wiedzy. Macie to wrzucone na platformę online, dostęp macie do aplikacji w internecie, macie tam całą, całą, całą wiedzę. Rozumiecie, jeden taki tip, który ja Wam powiedziałem, jak będziecie przedsiębiorcami, zrozumiecie, że jest wart setki tysięcy złotych, a czasem miliony. Jeden tip. A ja tych typów, takich naprawdę wartych, ogrom moim zdaniem pieniędzy, jest kilkaset, łącząc szkolenie autora, eksperta marki osobistej, deweloperki itd., dalej. No bo na, na ile wycenić to, jakie ja teraz obecnie zarabiam, nie wiem, między 400 a 500 tysięcy? Ja wam daję tam całą wiedzę, co zrobić, żeby zarabiać tak jak ja. Algorytmy na to, jak zostać mentorem, jak to, jak tamto, jak tam to, jak wam to. Lecimy dalej. Jak najłatwiej wprowadzić wiedzę w rzeczywistość? Najłatwiej, będąc świadomym bo to wtedy się odbywa bezwysiłkowo. Jak już nie mamy wstydu, winy, żalu, strachu, czyli przechodząc tą transformację osobowości, wtedy jest to bezwysiłkowe. Zaczynasz robić po prostu to, co działa. Czyli już nie ma takiego zastanawiania się, a kto coś powie, a co tak, a co ten, a czy mi wyjdzie, czy mi nie wyjdzie, tylko patrzysz, aha, to, 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 to i to działa. Okej, robię to. Czyli to jest takie Fajnie to powiedział Don Penia. Ludzie nie osiągają sukcesu, bo są za inteligentni. Mają za dużo informacji w głowie. I poprzez te minusy, zastanawiania się, nie działają. I teraz sztuka polega na tym, żeby być mega mądrym, spośród tej potężnej wiedzy wyciągnąć kilka najważniejszych elementów i po prostu je robić. I to jest trudne. Bo większość ludzi się zatrzymuje na tym elemencie, że ładują, 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 ładują tą wiedzę i w końcu nie robią nic. A Bayer polega na tym, żeby to wszystko skondensować do kilku typów najważniejszych i to robić. I to działa. <grym> Także taka sztuczka. Łączenie jest super. Zuzanna Kuceł. Dzięki temu można robić szybciej, więcej, łatwiej. U mnie świetnie się to sprawdza od kilku lat. Niby dwie bardzo różne branże, ale jednocześnie niewiarygodnie dopełniające się. No i teraz widzicie, to jest tak o tyle fajne, że jak ja Wam daję jakiegoś tipa, to nie jest tip na tydzień, że on będzie działał w jakimś tam jednym miejscu. Tylko Wy wiedząc, że możecie łączyć, aha, to teraz jak będę mentorem, będę osobowością, po prostu świetną osobą do współpracy, do relacji, do wszystkiego, będę liderem. I zbuduję markę osobistą, wydam książki, to ja tak, buduję dochód pasywny, będę miał ogromne zasięgi, dzięki temu będę mógł robić rekrutację, dzięki temu będę mógł się łączyć z ludźmi, którzy mają jakiś know-how w danym biznesie, czyli na przykład jakaś fabryka, która robi coś, ale nie umie tego sprzedać. Potrzebuje na przykład pracowników. No to ja mogę tych pracowników znaleźć, ogarnąć, zrobić marketing. Jesteśmy w stanie razem zarabiać pięć razy więcej. I ty wchodzisz do spółki na udziały, raz wejdziesz na 50%, raz na 30%, raz na 20%, Pomagasz tej dużej firmie rozwalić system jeszcze bardziej. I nagle się okazuje, że ty nie mając wkładu nawet złotówki, możesz robić rzeczy miliardowe. Ile jest warty taki tip? Bezcenny. A takich tipów tam jest cała, 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 cała masa. Lecimy dalej. Jak od jutra być lepszym? O! Przede wszystkim mam nadzieję, że robiłeś notatki. Nie? I teraz, jeżeli masz notatki, to zrób sobie w notatniku notatkę. <noise> Mój idealny poranek. I teraz zastanów się, jaki byłby idealny poranek. I ja miałem taki czas, że wstawałem i na przykład oglądałem ulubione motywacyjne filmy. Wstawałem, oczko się pff, otworzyło, i od razu miałem te gadanie Davida Gogginsa, City Fletchera, Arnolda, i patrzyłem na niego. I tam kilka zdań padało, takich w stylu róż tyłek. Eee, Daj z siebie maksa, chcesz być przeciętny czy wybitny. Dzisiaj to, co robisz, dzisiaj tworzy twoją przyszłość. Czy ci się to podoba, czy ci się to nie podoba? Jak mi się nie podoba to, co jest, to znaczy, że ja to stworzyłem, czyli ja muszę zmienić tego starego Dawida. Jak ja zacznę robić inne rzeczy dzisiaj, to ja już zaczynam tworzyć inną przyszłość. I wiele, wiele takich różnych tekstów motywacyjnych. Możesz sobie te najlepsze teksty spisać w notatniku i po prostu je rano czytać, jak mantrę, jak jakieś, nie wiem, 10 przykazań. Tak? Mówi, mówi się, że w Polsce dużo chrześcijan, tak? A kiedy ostatnio Biblię czytałeś, to sobie traktuj to 50 razy, 100 razy bardziej poważnie jak Biblię. Rano wstajesz i czytasz tą przysięgę. Albo zrób sobie taki nawyk, że sekunda, w której lecisz w kulki, od razu łapiesz za ten notatnik i czytasz te rzeczy, które masz wypisane, takie, które na ciebie działają jak płachta na byka. Uu, zobaczysz jak to zadziała. Eee. Ostatnio rozmawiałem z facetem z Irlandii, mówi Wesoły, jak powiedziałem mu o tobie, odpowiedział mi, żeby uważać i nie mieć klapek na oczach. Jak to skomentujesz? No i widzicie, teraz człowiek, który jest dostał w swoim życiu w dupę, ma doświadczenia, to jest tak, jak ktoś się boi, to, to samo jak rodzic, nie? Idziesz na dwór, ale uważaj, ale to, ale tamto, i z uważaj, załóż czapkę, bo będziesz chory, ta, 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 Ludzie żyją w strachu i widzą strachy, bo są strachami, nie? Czyli jak są, jesteś przesiany strachem, no to mówisz o rzeczywistości i widzisz rzeczywistość tak, w zależności kim jesteś. I gdyby gościu był mądrzejszy, to by powiedział, super, tak, poznałeś takiego gościa. Wyciągnij najlepszą wiedzę, jaką ma, i daj mi znać, co to za wiedza. Ja bym to bardziej tak powiedział. Czym cię zaskoczył ten gościu? Jaka tam jest wiedza? I wyciągnij to, co najfajniejsze i weź mi to sprzedaj, żebyś nie musiał takiego długiego live'a na przykład oglądać. Tylko wyciągnij mi to najfajniejszą wiedzę i mi ją daj. To byłby gościu z mindsetem człowieka sukcesu, a nie, że uważaj na niego. <laughs> e Dawid, ja wysłałam do ciebie info na Instagramie w sprawie rad do pakietu pro dla zagranicznych. Nie ma problemu, Aniu, jak skończę tego live'a, od razu się biorę, zasiadam i to ogarnę. Kupiłem mentora pro, nie żałuję, mega wiedza. Daniel Kuś. a nie jest to tania zabawa. I teraz, jak ktoś za pięć koła inwestuje w wiedzę i mówi, że mega wiedza, nie żałuję, to o czym świadczy, nie? A co jeśli nie wie się od czego zacząć i w ogóle za co się zabrać? No i patrz, kaka. Chyba Kasia, nie wiem, kaka. Nie wiem, co to będzie za imię, ale kaka. Patrz, jest prosty algorytm. Zaczynasz się uczyć na mentora. Jak przejdziesz u mnie egzamin, dostajesz certyfikat, jesteś moją mentorką pro. Czyli masz ten sam zawód, co ja: mentor rozwoju osobistego, duchowego i trener mentalny sportu. Masz trzy zawody. Teraz od razu możesz napisać książkę, bo choć ja wam to tłumaczę po swojemu, wy będziecie mieć swoje algorytmy. Będziesz po swojemu rozumiał tą wiedzę. I ty znajdziesz swój patent na przekazywanie tej wiedzy. On będzie podobny pewnie do mojego, ale nie taki sam, bo jesteś inny, jesteś inna. I teraz bierzesz podobne algorytmy, dajesz do nich inne przykłady i już masz piękne, unikalne książki. Czyli już możesz zacząć swoje książki pisać, jak nie wiesz, co robić, i uczysz się zawodu. Mentora, jak budować markę osobistą, możesz innym potem sprzedawać szkolenia, uczyć i tak dalej, jak robić markę osobistą, możesz uczyć innych, jak wydać książkę, jak sama wydasz książkę. Już masz trzy zawody dołączając do Mentora Pro. Także zrozum, że wchodząc na mój pokład, masz zawód mentora rozwoju duchowego, osobistego, trenera mentalnego sportu. Będziesz wiedzieć, jak pisać samemu książki, ale też jak uczyć innych, żeby napisali książki. Będziesz wiedzieć, jak robić markę osobistą, ale też jak uczyć innych, żeby robili markę osobistą. Jak wejść w deweloperkę, ale też będziesz mógł uczyć innych, jak wejść w deweloperkę. Czyli wy nabywacie wiedzę, no, naprawdę potężną, która z jednej strony jest waszym zawodem, a z drugiej strony ona jest tak uniwersalna, że w każdej branży możecie z niej korzystać. To jest serio potężna wiedza. Ja również jestem na pokładzie mentora. Pro Ewa pisze, Buenos dias. Jak budować to, co najpierw, dom czy bliźniak? W jakiej kolejności? Lepiej najpierw zarabiać pieniądze, nie? czyli wybuduj dom, a potem dopiero się bawić. Znaczy bliźniaka, sprzedaj, a później gdzieś tam sobie dom buduj. Dobra, co my tutaj mamy za pytania? Poziomy świadomości muszę przepracować. Rzeczywistość. Jestem za granicą i chciałabym wejść. Barbara, napisz do mnie na Instagramie i ogarniemy ci to na raty. Szkolenie bomba wiedzy. Jesteś niesamowity. Bardzo mi miło. Jaką masz pasję? Czym na, czym na tym zarabiasz najwięcej? Zarabia się tworząc coś pod klientów i zapotrzebowanie. Polecasz zarabiać? Na, na czym co kochamy na pasji, czy lepiej coś? Na co jest zapotrzebowanie? Agnieszka, ja robię bardzo dużo rzeczy równolegle, także na twoje pytanie musiałbym odpowiedzieć bardzo wielowymiarowo. Ja buduję domy i na tym zarabiam. To mamy raz. Dwa WP Invest Group, czyli sprzedajemy fotowoltaikę, pompy ciepła, drugi biznes. Trzeci biznes darmowy kredyt. Tam yy, pomagamy ludziom odzyskać pieniądze z kredytów, nie? bo banki za dużo naliczają prowizje. Całe wydawnictwo mam 16 książek. Potem tak, jestem mentorem właśnie osobistego, duchowego trener mentalny sportu. Mam markę osobistą i teraz to, co jest piękne, wszystko, czego się uczę, wszystko, co umiem, dzielę się też z tym z innymi. Też jestem w branży szkoleniowej i edukacyjnej. To są wszystkie branże, jakie ja robię na tą chwilę, ale zaraz będzie ich dużo, dużo więcej. Bo zrozumiałem, że dzięki łączeniu branż. Ja jestem w stanie robić nieskończoną ilość biznesów praktycznie. No, może nie, nie taką turbo nieskończoną, ale naprawdę dużo mogę mieć spółek, takich jak obecnie mam trzy spółki i tych pojedynczych działalności też parę. Także masz pasję, połącz pasję z zarabianiem. Jest dobra branża i fajni ludzie, dołączaj do tej branży, bo zobaczysz, że fajnie się buduje biznes. Koleżanki, ja nigdy nie myślałem, że biznes będzie taki fajny, taki seksy. Nigdy nie przypuszczałem, że to będzie fajne, że będę kochał robić biznes. W życiu bym tego nie powiedział. Zawsze pasja, 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 żeby robić to, co lubisz. A dzisiaj mówię biznes, biznes, biznes. Bo to jest mega pociągające chcieć na przykład zbudować jednorożca. Nie? No firmę wartą miliard. Czemu sobie taki wkrętki nie zrobić? A później jak będę tak dużo tych pieniędzy miał, będę się zastanawiał, ile i jakich szkoły wybuduję w Afryce. To też musi być mega podjarka, że bierzesz bańkę dwie, Lecisz do Afryki i stawiasz tam przedszkola albo coś. No kurde. Także nie ma znaczenia, co robisz. Wszystko, w czym stajesz się dobry, zaczyna być fajne. I problemem ludzi jest to, że wychodzimy ze szkoły i nie umiemy nic. A bajer polega na tym, żeby mieć właśnie jakieś twarde umiejętności, bo dzięki temu później jesteś w stanie coś z czymś połączyć albo na tych umiejętnościach zarabiać. No, i ja Wam dzisiaj oferuję z całego serca mentora pro. Masz fach mentora, marka osobista, zarabianie na książkach, deweloperka i jeszcze bycie przedsiębiorcą. Ja na każdym z tych elementów zarobiłem przynajmniej milion złotych. To jest hitem. Nie? Jestem jednym z nielicznych w Polsce autorów, którzy zarobili ponad bańkę na książkach. Jednym z nielicznych. I wiem, jak to zrobić, wiem, jak to powtórzyć. Moglibyście mi wyczyścić dzisiaj wszystko. Wystarczy mi wiedza z mentora. Ja wiem, co robić, czego nie robić. Ja to odbuduję. I to nie, nie odbuduję, tak jak to budowałem 10 lat, tylko odbudowałbym to gdzieś w 3. A to jest przepaść, zrobić coś w 3 lata, a w 10, bo po 10 to ja już mogłem być multi, multi, multi miliarderem, bym wiedział, co mam robić. Nie? Bo to jest nieproporcjonalne, nie popełniać błędów. Ja przez to, że popełniłem błędy, kilkaset tysięcy złotych, gdybym zainwestował, zamiast na przykład w pompowanie firm, i ich social mediów i zasięgi i tak dalej, tylko promowałbym siebie, to wierzcie mi, że jak ja bym wpompował 400 tysięcy w swoją markę osobistą, to by to jeszcze szybciej wszystko poszło. A pompowałem w firmy. Te firmy później albo sprzedałem, albo zamknąłem no i cała ta energia, całe te pieniądze poszły bye bye. Nie? I to jest tak, że jak my nie popełniamy zbyt wielu błędów wchodząc do biznesu, Plus, robimy to, co trzeba i koncentrujemy się na najważniejszych elementach, wtedy dlatego jest taki duży sukces. Nie robisz dużo rzeczy źle, <grydy> tylko robisz mało, do perfekcji, ale z nimi ciśniesz, no i przede wszystkim nie popełniasz błędów. To jest algorytm na ten. Szymon Uwara, mentor pro mega wiedza. Bardzo dziękuję. Polecam, warto zainwestować, Monika. Bardzo mi miło. Szymon Uwara, mentor mega wiedzy to już czytałem. Stanisław pyta, jak nie zapomnieć kluczowej wiedzy. No ja byłem na tyle taki, no, można by powiedzieć, upośledzony, że nie zapisywałem. Teraz zapisuję już wiedzę, jak coś jest fajnego, od razu notuję. I przez to, że ja nie zapisywałem, to ja musiałem taki materiał, jak ten dzisiaj, który dla was nagrałem, bo tu jest naprawdę bardzo gęsto wiedzy. W te dwie godziny. Nikt tak nie nagrywa materiałów jak ja. Ja bym to musiał oglądać 50-100 razy, żeby sobie to wbić do głowy. I tak robiłem. Oglądałem treści, które były wartościowe po kilkadziesiąt, kilkaset razy. A dużo łatwiej jest po prostu tę tą, tą najwartości, bardziej wartościową wiedzę zapisać i czytać sobie codziennie te najważniejsze rzeczy. I, albo przynajmniej to co jakiś czas sobie wracać do tego i sobie to czytać. Ale czytać to z tymi emocjami, które, które pasują do danych rzeczy. Nie? Bo czasami trzeba troszeczkę, to nie jest tak, że tak yy, na neutralu przeczytasz sobie jakiś tekst motywacyjny. Musisz trochę wejść w te emocje i pamiętać, co się za tym kryje. Pamiętać, jak Goggins mówił o tym, że nie poddawaj się i ciśnij. Musisz poczuć energię, jaka się kryje za tym. I teraz, jak masz emocje, plus pamiętasz te najważniejsze rzeczy i codziennie czytasz, good way to go, jeżeli chodzi o budowanie nawyków. Eee, mega jamen. Odnieść się proszę do otaczających wydarzeń, klęsk, wojen i ogólnie dookoła nieciekawych wydarzeń, w kreowanie właśnie rzeczywistości, w szczęściu bogatej bez kryzysów. <laughs> eee, takie rzeczy się dzieją na świecie, bo ludzie są na niższych poziomach świadomości. Kropka. Czyli mając w sobie winę, żal, pragnienie, pragnienie władzy, na przykład żal do kogoś. No to ludzie ze sobą wojują. Także to, co się dzieje dookoła, to, co widzicie w sieci bardzo często, to, co robią gazety plotkarskie i teraz to, co się dzieje, te różne afery u youtuberów, to wszystko wynika z tego, no, na jak, to jest takie uwypuklenie, na jakim poziomie świadomości są ludzie. No I teraz w kontekście do kreowania rzeczywistości w szczęściu, bogatu, bogatym i bez kryzysów, no, trzeba wznieść się na wyższe poziomy świadomości. Ale ciekawostka jest taka, że to nie trzeba się nigdzie wznosić bo my potrafimy wszyscy latać, jak się urodziliśmy, byliśmy z czystym szczęściem i oświeceniem, tylko zarośliśmy chwastami, nie? Właśnie wstydem, winą, strachem, żalem, takim chorobliwym pragnieniem, że chcę tak, musi być tak. I teraz, czy dumą, czy złością. Trzeba wyrwać te chwasty, i później, jak je, jak je wyrwiemy, to zostają same piękne cechy charakteru. <laughs> Także. Musimy popracować na tym, żeby wyrwać z siebie, uwolnić te stare kajdany, a nie pracować nad tym, żeby być nie wiadomo jak fajnym. Czyli trzeba wyzbyć się chwastów, a nie chcieć być fajnym. <laughs> I teraz to jest tak, że jak ktoś nie przepracował rozwoju duchowego i udaje, że chce być fajnym, to to nie wychodzi. I to jest sztuczne i to widać. Jakbyście tak zaczęli przypatrywać się wszystkim youtuberom, jakie emocje za tym są, to zobaczycie, że no będziecie czytać jak po prostu z otwartej książki. Kto na jakim poziomie świadomości jest? Nie? <laughs> Czasami dobrze skurczybyki ukrywają, ale głównie no jednak da się bardzo łatwo odczytać. Po sylwetce, po tym jak mówią, po tym jak się zachowują, potężna wiedza. Ogólnie poziomy świadomości samemu kontrolować. Ile można zarobić na napisaniu pierwszej książki? Powiedziałeś, że masz 20-50 tysięcy pasywnego dochodu na 16 książkach, czy na jednej. Na 16. Łącznie na tyle zarabiam. Na 16, ale pamiętaj, że ich w ogóle nie promuję. Czasami o nich wspominam, ale ich w ogóle nie promuję. Gdybym ja je promował, zarabiałbym dużo, dużo, dużo więcej. I teraz yy, za niedługo zrobię live o, o tym z Ewą Malik. Ewa Malik buduje swoją markę osobistą chyba od dwóch lat, yy, i ona miała wiele miesięcy z rzędu, że zarabiała powyżej dychy. To jest hit na dwóch książkach. No i co, no powiedziałem Ewie, rób to, 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 ogarnęła se mentorka i tada. Także to jest proste, nie? Jestem w stanie każdego nauczyć, żeby te kilka tysięcy, te trzy, pięć koła sobie dorabiał na samych książkach. Ale czemu się zatrzymywać na samych książkach? Czemu się zatrzymywać na jednej książce? Czemu nie napisać tych książek 20? Potem macie więcej inspiracji do tworzenia treści. No w ogóle to jest ta wielowymiarowość tego jest kosmiczna. Że nie miejcie takiego że takiego patrzenia, żeby jedną książkę napisać i ile zarobię na jednej książce. Druga książka, właśnie Ewy, tak wystrzeliła niesamowicie. Pierwsza była dobra, ale dopiero druga wystrzeliła. Nie? Ja też tak miałem, że pierwsza była dobra, niemożliwe, ale, ale obsesja doskonałości była drugą książką i ona jest turbo-bestsellerem. Jestem dobra w kilku branżach. Znam kilka języków. Myślisz, że warto by pomieszać wiedzę i różne języki, trzy, cztery na swoich Priv Insta? Nie widziałam jeszcze kogoś, kto mieszał języki i wiedzę. Tak, w dzisiejszej erze Reelsów możesz coś takiego robić i to w ogóle będzie mega podbijało. Ale rób przynajmniej napisy po polsku, nie? że jak będziesz w różnych językach komunikować, to daj te napisy po polsku, żeby ci Polacy, bo domyślam się, że to jest główny rynek, na którym zarabiasz. Żeby jednak rozumieli coś tam. Ale to pff, twoją markę to podbije razy 10. Nie? Jakbyś tak w różnych językach komunikowała. Wesoły. Czy tylko ja wychodząc ze szkoły nie wiedziałem, co i jak, i bałem się dorosnąć i nie wiedziałem, co mam robić. No, masakra to jest, nie? Wychodzimy ze szkoły kilkanaście lat nauki i my nie umiemy nic. Agnieszka, dziękuję. Za mądrą odpowiedź. Och, a ja na, jak napiszę książkę, to ile kosztuje jej wydanie? Kilka tysięcy złotych jesteście w stanie wydać swoją książkę. Kilka to jest. W zależności jaka, w zależności ten i e Buka, to jesteście w stanie wydać za darmo, ale żeby książkę, książkę wydać, to trzeba. Trzeba trzeba, by wydać. No, kilka tysięcy złotych. Powiedzmy, od trzech, dwóch do 10 maks. Jak najlepiej pokonać na co dzień własne demony, pragnienia, popędy i rozpraszacze. Nie ma... Gdybyś wiedział, z kim ja się jutro będę widział, gdybyś wiedział, gdzie ja idę, z kim się spotkam, jakie mam cele, jakie mam marzenia, wstałbyś i chciałbyś, Urwa, ze mną wiksować. I teraz, gdy mamy. Jasny i klarowny cel. Otaczamy się fantastycznymi ludźmi. Tu nie ma czegoś takiego, że ja się muszę motywować. Praca musi być zrobiona i ją robisz, bo nie chcesz zawieść, nie chcesz zawieść siebie, nie chcesz zawieść wspólnika. Tu nie ma czegoś takiego, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. Ja nie mam takiego elementu motywacyjnego, żeby się przełamywać. Ja wiem, że chcę robić miliardowe rzeczy, ja je zrobię. Nieważne jak, nieważne ten, zrobię. I widocznie nie masz czegoś takiego w swoim życiu jeszcze, co jest na tyle ogromną motywacją, że czułbyś motylki w brzuszku rano. Patrzcie, teraz ja mówię do Was, ale weź to bardzo personalnie teraz do siebie. Rozumiesz, że możesz zarabiać olbrzymie pieniądze, olbrzymie, dziesiątki, setki tysięcy, i teraz ja musiałbym, żebyś to jakby zrozumiał. Zrozumiała. Twoje życie może być piękne. Musisz przejść transformację mentalną. Kontrolować swoje emocje i myśli, zbudować nowe nawyki, i tu już masz osobowość, która potrzebuje wiedzy. Jak zaczynasz wiedzieć, jak robić markę osobistą, jak napisać książkę, jak robić biznes, jak wejść w deweloperkę, jesteś w stanie tego dokonać. Ale ty musisz, przynajmniej ja tak uważam, patrzeć z perspektywy dobra, chcę zarabiać 100 koła na miesiąc, zrobię to jak najszybciej. I mówię to na poważnie, nie takie wizy wazie, bo większość ludzi są właśnie tacy wizy wazie. A to ma być takie coś w sercu, że zrobię to, choćby nie wiadomo co. I ta umiejętność tupnięcia i powiedzenia: Kurwa, zrobię to, choćby nie wiadomo co, zrobię to, dokonam tego, nie wiem jak, nie wiem ten, zrobię to, doprowadzi cię na 100%, tak daleko ponad przeciętność, że to głowa mała, bo większość ludzi nie robi. I teraz ja wiem, że teraz mnie słuchasz, i sporo osób tak jak ty czuje tą niepewność. Kurde, pięć koła, hm, drogie, to, tamto, wątpliwości, czy wchodzić, czy nie wchodzić. Zastanawiasz się, i te emocje właśnie strachu, wstydu, samo jakiegoś obwiniania, czy dasz radę, czy nie dasz rady, powstrzymują cię przed Twoim życiem marzeń. Ja też się bałem wejść do social mediów, co moi znajomi powiedzą. Też się bałem. Jak pierwszą książkę wydawałem, że się skompromituje. ktoś to przeczyta, powie, gościu, jest nienormalny. Też się bałem tych, bałem się wchodzić w deweloperkę, ale dzięki Bogu rozumiałem, że to jest tylko emocja. Potrafiłem na nią spojrzeć z boku, rozumiałem, że to są tylko myśli. I czy ja chcę myśleć i tymi emocjami się w swoim życiu kierować, bo ja wiem, gdzie one doprowadzą, czy chcę się kierować emocjami i myślami tam, gdzie chcę iść. Dobra, spróbuję, doświadczę, zobaczę, dam sobie szansę, pomimo strachu. I to są takie momenty w naszym życiu, że nasze życie albo będzie kontynuowało się i będzie takie, jakie jest. Także spójrz na swoje życie, jak wyglądało ostatnie kilka lat. Jeżeli chcesz coś zmienić, musisz się zmienić, inaczej nie, nie nastąpi zmiana. Musisz pozyskać nową wiedzę, nowe wartości, nowe nawyki zbudować. I dopiero wtedy odbijasz i zaczyna się zmieniać wszystko. Proste jak drut. Dlatego zapraszam cię na dzieło mojego życia mentora Pro. Bo pamiętaj, że przy okazji będziemy się widzieć u mnie na chacie. Będziesz mieć albo ze mną jeden na jeden mentoring, albo u mnie na chacie szkolenie, albo networking na chacie, albo widzimy się na wilku z Wall Street. To po prostu plejada fajnych rzeczy, nie? I wszystko dodatkowo w pakiecie. Jedziemy dalej. Jakie książki polecasz do zmienienia swojego mindsetu? Szymon, jeżeli nie czytałeś wszystkich moich, a czujesz, że mówię z sensem, przeoraj wszystkie moje książki. Kinji, Dawid, to mój trzeci live z tobą. Pierwszy przegapiłam i ten jest najlepszy. Dziękuję ci za wszystko. Czym się ze mną podzieliłeś? Hit, że ten był najlepszy. Powiem wam, że ja go też uważam za jeden z najlepszych, bo znowu pokazałem wam przyczynę, dlaczego osiągam wybitne rzeczy, nie? Jakby te algorytmy. I dla mnie to też jest najpotężniejszy live, bo z niego wynika tak naprawdę wszystko inne. E, czyli tak jeszcze głębiej jakby weszliśmy do tej króliczej nory. Jestem ciekaw jak wy. Możecie dać znaka teraz w komentarzu, czy też macie takie odczucie, że ten live był najlepszy, czy jednak pierwszy, drugi, trzeci, czy ten obecnie czwarty jest najlepszy. Jędrzej, co jeżeli się nie dało, nie zdało matury? Jakie tipy byś dał? Bardzo chętnie osiągnąć sukces. Oczywiście, się będę poprawiał maturę do skutku, żeby pójść na studia aktorskie, ale co robić przez rok? Idź do pracy. Słuchajcie, wy możecie ze mną współpracować, pamiętajcie. Ja Was zapraszam do WP Invest Group. Jeżeli jesteś pełnoletni, pełnoletnia, dawajcie na pokład. Spróbujcie pracy w WP Invest Group, i też Wam wrzucę na chwilę tutaj tą stronę. Dawajcie do nas. Ja chcę współpracować z ludźmi, którzy są ambitni. Rekordista zarabia 20 koła, masę ludzi zarabia tam 6, 7, 8, 10, kilkanaście. Dawajcie do WP Invest Group. Także przez ten rok, e, pewnie, od, jak zarobisz u nas 5 dych w ciągu miesiąca, co jest możliwe, mamy gościa co po pół roku. E, już też ponad stówę zarabia, bo mieliśmy jednego rekordzistę, co po też pół roku zarobił 200, to w sumie nie, to on jest rekordzistą. Ale teraz mamy kolejnego gościa, co już zarabia stówę na miesiąc. Naprawdę potężna wiedza. Dawaj do nas. Sebastian, masz, masz bardzo fajnie ogarnięte finanse. Obserwuję siebie na poziomie ciała energetycznego, jak reaguje na to, co mówisz, mimo że na ten moment nie rezygnuje z tobą. Obs obserwuje chęć wykupienia kursu. No i teraz właśnie się rozgrywa ta wewnętrzna gra. Jeżeli, patrzcie, to jest bardzo prosty schemat. Jeżeli wiedza, którą wam daje, mówicie, kurde, to dobre, tamto dobre, tamto dobre, to sobie wyobraźcie, co jest w Mentorze Pro. Jak macie całą układankę poukładaną, 100 razy łatwiej napisać książkę, 100 razy łatwiej rozwalić social media, 100 razy łatwiej przejść transformację, 100 razy łatwiej wejść w deweloperkę. O to się rozchodzi. Ty kupujesz sobie, dołączając do Mentora Pro, czas. Szybciej ogarniesz siebie, szybciej ogarniesz relacje, szybciej będziesz liderem, szybciej napiszesz książki, szybciej rozwalisz system w social mediach, szybciej wejdziesz w deweloperkę i szybciej będziesz robił bardzo duże biznesy. To się tylko o to rozchodzi. Czyli to jest dla osób, które chcą zmienić swoje życie i wykorzystać moje tipy, które zadziałały, bo jestem żywym dowodem, sprawdź sobie, ile zarabiam, jeżeli moje zarobki, moje dochody mówisz jest OK, i chcesz się ode mnie uczyć, zapraszam Cię na pokład. I się nie zastanawiaj, tylko pod wpływem tych pozytywnych emocji podejmuj decyzję. A nie pod wpływem, jak masz zjazd. <grystanie> Dawid, jesteś wielki, Michał pisze. Damian, mam firmę budowlaną, budujemy domy jednorodzinne. Jak w tym przypadku łączyć znane, aby tworzyć nowe? E, czyli, na przykład, połączyć z Twoją branżą możesz branżę szkoleniową. Nie? Czyli, jak miałbyś markę osobistą, zarabiałbyś drugie tyle na szkoleniach. Nie? żebyś miał jasność, czyli fajnie, że zarabiasz bańkę dwie rocznie na deweloperce, Robiąc, ucząc innych jak robić deweloperkę, dorobisz drugą bańkę. Pierwszy tip. Drugi tip, możesz robić jakieś unikatowe projekty, typu ja to będę chciał robić, czyli takie domki, które stawiasz i one są, możesz je postawić w środku lasu i one są niezależne od wszystkiego, no może nie w środku lasu, bo musi być... <laughs> żeby był prąd, to fotowoltaika musi działać, ale żebyś stawiał taki kontener i możesz go postawić wszędzie i masz tam prąd, energię, wszystko, 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 źródło ciepła, pompa ciepła, fotowoltaika, jakaś kanaliza. Dziękuję, w środku lasu możesz mieć mega fajny domek i takie coś bym chciał, żeby to było tak całkowicie niezależne od świata zewnętrznego, że nawet prąd nie musiał tam, wiecie, dochodzić, żeby to wszystko był magazyn energii i tak dalej. Też fajny patent, żeby łączyć znane, czyli fotowoltaika, pompa ciepła, magazyn energii z budowlanką i teraz mieć taki projekcik, gdzie będziesz sprzedawał coś takiego na przykład. Dobra, także wrzucam widget który jest ważniejszy. Proszę, Mentor Pro. Lecimy dalej. Mam problem z płatnością, nie przechodzą mi płatności, problem z blik. Wyjeżdżam z innym, chęć kupienia Mentor Pro. Jestem z Tobą od ponad roku i zmieniłeś mi życie. Dobra, to Ci przypomnę, jak to zrobić. Jak macie jakikolwiek problem z zakupem, wysyłacie do mnie wiadomość na Instagramie: mail, telefon, pełne dane firmy lub imię, nazwisko, pełny adres. Wysyłacie taką jedną wiadomość do mnie: mail, telefon i te pełny adres lub dane firmy, na Instagramie. I ja wam to ogarnę poza systemem. Także to jest patent na to, jak rozwiązać problem z płatnością. Lecimy dalej. Jestem na mentorze pro i polecam każdemu, Magdalena, kupujcie dużo zeszytów i róbcie notatki. Wiedzy jest ogrom. No, to jest dzieło mojego życia. Nie? Wyobraźcie sobie, że. Jestem tak skrupulatny, że jak coś odkrywam, to od razu tam wrzucam. I teraz zapamiętajcie, że wy dołączając do mentora Pro po raz ostatni w tym roku i w historii to jest ważne już nigdy nie będę sprzedawał mentora Pro z takim nieograniczonym dostępem. To jest ostatni raz, kiedy to się będzie wydarzało. Już nigdy więcej tego nie będę robił. Będzie na rok, na przykład, albo na dwa. A wy teraz dołączając musicie wiedzieć, że raz, tak jak ja będę wzrastał i moja wiedza będzie coraz potężniejsza, to ja to będę uzupełniał cały czas. Czyli Módlcie się, żebym był miliarderem, bo będziecie wiedzieli jak co zrobić, jak co działa, żeby do tego poziomu dojść. Na razie moje firmy są wyceniane na 100 milionów, dużo, mało, zależy jak na to patrzeć, ale chcę być miliarderem. I teraz cała wiedza, jak się będzie zmieniać i ewoluować, ja będę ten projekt cały czas do końca życia udoskonalał. Także ostatni raz macie możliwość, żeby dołączyć naprawdę na bardzo, 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 bardzo fajnych warunkach i na zawsze.